Cieszę się, że możemy raz jeszcze spojrzeć na doświadczenie września w naszej historii z perspektywy bieżącej chwili, z perspektywy października już roku 2019, 80 lat później. Ta zmieniająca się perspektywa czasowa pozwala jakby odkrywać nowe aspekty tego tragicznego doświadczenia, dziś już widzianego właśnie sprzed 80 lat. Jeśli byśmy spojrzeli na doświadczenie września 1939 roku z perspektywy, powiedzmy, grudnia 1939 roku, było wtedy, jak rozmawiam ze świadkami tamtej epoki, poczucie straszliwej klęski, szoku, ale jednocześnie nadziei. Nadziei, że przecież nasi sojusznicy walczą, niedługo pokonają Niemców. Jak rozmawiałem, dość często mi się to zdarzało, znaczy stosunkowo wiele razy mi się to zdarzało z ludźmi, którzy pamiętali tamten czas, czas II wojny światowej w już dojrzałej pamięci, to niemal wszyscy mówili, że nikt nie zakładał, że Niemcy mogą wygrać tę wojnę. W żadnym momencie II wojny światowej to przeświadczenie, że Niemcy wygrają, nie przeważyło. Oczywiście pewnie ktoś mógł mieć takie wrażenie, choćby ci, którzy decydowali się z powodów konformistycznych, bo nie tylko takie decydowały o tym, nie wszystkich Volksdeutschów można potępić ryczałtowo, ale ci, którzy z powodu czystego konformizmu przystępowali do grona kolaborantów z III Rzeszą, być może wyobrażali sobie, że będzie ona wieczna, ale takich było naprawdę niewielu. Z perspektywy 1945 roku wrzesień 1939 przedstawiał się w pewnym sensie bardziej tragicznie, bo oczywiście minął już w 1945 roku koszmar niemieckiej okupacji, na pewno najgorszej, na pewno z tej perspektywy wiele osób mogło patrzeć na wkroczenie Armii Czerwonej jako na wyzwolenie od tamtej brunatnej dżumy przez, jak to Ziutek Szczepański w swoim wierszu opisał, przez czerwoną zarazę. W jakiejś mierze jednak wyzwolenie, na pewno od codziennego strachu przed łapanką. Te ofiary przecież liczone w setkach tysięcy osób co rok, ofiary podwyższające się o taką liczbę na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką, będą zastąpione terrorem, którego ofiary będzie się liczyło w następnych kilku latach najwyżej, mówię to oczywiście nie pomniejszając znaczenia tych ofiar, rzędem 10 tysięcy zabitych rocznie. A więc z jednej strony jakby poczucie, że rzeczywiście Niemcy przegrały, ale jednocześnie z tymi samymi osobami, z którymi rozmawiałem, wszyscy mówili to, co dominowało w 1945 roku, to przekonanie, że sowieckiej przewagi nie uda się zrzucić nigdy za naszego życia, że to jest na bardzo długo albo na zawsze. W każdym razie my już nie doświadczymy wolności. To poczucie mocy stalinowskiej czy sowieckiej raczej po prostu machiny wojennej i przyzwolenia sojuszników zachodnich na to, by ta moc wzięła nas w swoje posiadanie, było dojmujące. I żyliśmy w tym przeświadczeniu, nasi starsi bracia, siostry, matki, ojcowie żyli w tym przeświadczeniu przez kolejne lata, adaptując się jakby do tej nowej sytuacji, zwłaszcza, że ona się zmieniała. Przepraszam, że mówię banalne rzeczy, ale chodzi mi o pokazanie tej zmieniającej się perspektywy, byśmy raz jeszcze wrócili do września 1939 roku z perspektywy roku 2019. Po 1956 roku na pewno dużo się zmienia. Nie ma już przecież terroru porównywalnego z tym, co było, no, rzecz jasna, w okresie niemieckiej czy sowieckiej okupacji okresu wojny, II wojny światowej. I nie ma też terroru w takiej skali, jakiej doświadczali tego Polacy żyjący w PRL-u do 1956 roku. A więc jest poczucie, no, jakiejś dalszej ulgi, adaptacji, małej stabilizacji, jak określa to ta literacka nazwa okresu rządów Gomułki. I
rośnie stopniowo, rośnie nadzieja, że coś można zmienić. Obok tej adaptacji, stabilizacji rośnie nadzieja, że może da się coś zmienić. Nadzieja, która budowana jest paradoksalnie na doświadczeniu gigantycznej straty, którą przyniosła II wojna światowa. Straty, którą była strata elity, niewątpliwie elity wymordowanej świadomie przez Stalina, Hitlera i ich pomocników. Ale niezależnie od poczucia tej ogromnej straty, która dawała o sobie znać i daje po dzień dzisiejszy znać o sobie, narastało przekonanie, którego czasem w dzisiejszych dyskusjach, czy przynajmniej do niedawna, nam brakowało, że ci ludzie, którzy zostali, którzy nie byli wymordowani, którzy nie znaleźli się na emigracji z przymusu, emigracji politycznej, że ci ludzie w kraju mogą stać się nową elitą, jeżeli podejmą zadanie walki o niepodległość albo pracy na rzecz niepodległości, jeśli walka jest niemożliwa. I to właśnie przeświadczenie wtedy podtrzymywał chyba silniej ten, który jest dzisiaj pewnym już chyba, jak przecieki rozmaite to potwierdzają, kandydatem na ołtarze. Mam na myśli oczywiście prymasa tysiąclecia, już podaje się, nawet zdaje się datę jego beatyfikacji wiosną przyszłego roku. To właśnie prymas Wyszyński w swoim nauczaniu społecznym, politycznym, moralnym podkreślał, że ci Polacy, którzy są teraz, a więc w 56, 66, 76 roku, mogą podjąć na nowo tamto zadanie jako obowiązek, bo tamci obrońcy Polski we wrześniu 1939 roku właśnie walczyli po to, żeby nie zgasić tego ducha niepodległości. I oni tworzą ową, można tak powiedzieć, barykadę, z której zejść nie wolno. To doświadczenie ścierające się właśnie cały czas po 1956 roku z poczuciem stabilizacji. No jednak zaakceptujmy to, co jest. Pogódźmy się z tym, co jest. Nie jest najgorzej, jest na pewno dużo lepiej niż kiedyś było. A z drugiej strony to wezwanie do niepodległości, do podjęcia tamtego zadania, za które już krwią w takiej skali na szczęście nie trzeba było płacić jak w 1939, to jest doświadczenie zmieniających się ocen, zmieniających się interpretacji września 1939 roku w okresie PRL. I dochodzimy do momentu, z którego spoglądaliśmy na wrzesień 1939 roku w poczuciu nadziei graniczącej z wiarą już wtedy w bliskie zwycięstwo. Mam na myśli 40 lat po wojnie, 79 rok, pielgrzymkę Jana Pawła II na polską ziemię. Tę euforię, która nas wtedy ogarnęła, że wolność możemy znowu odzyskać, że sami wspólnym wysiłkiem tego pokolenia, które stworzyło Solidarność, w następnym roku będziemy mogli się o nią upomnieć w pokojowy sposób. Wiemy, że oczywiście z innej zupełnie perspektywy patrzyliśmy na doświadczenie września 1939 roku, od grudnia roku 1981. Wygrała przemoc. Przemoc, która kierowana była przez polskiego generała występującego w polskim mundurze, ale który działał niewątpliwie na zlecenie i w interesie imperialnej Moskwy. Wracały zresztą wtedy, jak być może Państwo pamiętacie, w tamtych czasach te dyskusje, te odwołania do września 1939 roku, kiedy powstawała Solidarność na Wybrzeżu, publicysta Trybuny Ludu Ryszard Wojna straszył na łamach Trybuny Ludu nowym paktem Ribbentrop-Mołotow, prawda, likwidacją Polski, jeżeli my nieroztropnie upomnimy się o wolność, która nie może nam być przywrócona. Powinniśmy uznać, że jesteśmy na zawsze pod panowaniem sowieckim i to jest jedyna gwarancja naszego względnie bezpiecznego życia. Do tej logiki geopolitycznych skutków września, czy II wojny w całości raczej, nawiązywał także oczywiście generał Jaruzelski, podkreślając, że tylko przy Związku Sowieckim będziemy mogli przetrwać, wyjść jakoś z kryzysu, który nasza własna głupota powoduje. W
wtedy właśnie generał Jaruzelski, jego otoczenie, jego pisarz jego przemówień, major Górnicki, szczególnie żywo, że tak powiem, nawiązują i popularyzują w Polsce po 1981 roku tezę o głupocie polskiej jako przyczynie wszystkich naszych nieszczęść. I wrzesień jawi się w tej perspektywie jeszcze jednym przykładem polskiej głupoty. Być może Państwo tego nie pamiętacie, coś innego, starsi z Państwa, którzy pamiętają stan wojenny, coś innego ich wtedy absorbowało, to zrozumiałe, ale ja interesując się historią, nawiązaniami do niej, obserwowałem to właśnie także wtedy w 1982, 1983 roku, jak aparat propagandowy PRL tej fazy starał się popularyzować tezy Adolfa Boheńskiego, znanego pisarza, publicystę, współpracownika PRL, jego właśnie sztandarowe dzieło o głupocie polskiej. Ta inna perspektywa spojrzenia na wrzesień sugerowała, że no, źle tam zachowaliśmy się. Właściwie trzeba było jakoś inaczej się zachować. Jak dokładnie, tego jeszcze rzecz jasna generał Jaruzelski i jego speechwriterzy nie mogli podpowiedzieć. Później powie to pan redaktor Zychowicz, że trzeba było kolaborować z Hitlerem. Ale paradoksalnie w tym czasie także ukazały się, a raczej no, ukończył je, zmarł wkrótce potem, pamiętniki, autentyczne pamiętniki Władysława Gomułki. Mówię autentyczne, bo istnieje jeszcze wersja nieautentyczna wydana w Izraelu jeszcze za jego życia, która obejmowała okres jego władzy. Natomiast prawdziwe pamiętniki Gomułka pisał dopiero po oczywiście odsunięciu od władzy i obejmują one okres tylko i wyłącznie do 1945 roku, czy czwartego, do końca czwartego. I otóż w tych pamiętnikach Gomułka w bardzo ciekawy sposób, to zresztą ciekawa lektura, naprawdę nie ironizuję, warto do nich sięgnąć. Zostały wydane chyba w 90 roku czy 91, już nie pamiętam. Gomułka analizuje wrzesień 39 i pakt Ribbentrop-Mołotow. I w zasadzie zgadza się z tym, że była to nieroztropna politycznie decyzja z jego perspektywy, rzucić rękawice Hitlerowi i Stalinowi jednocześnie. Ale zarazem Gomułka daje świadectwo czemuś, co warto dzisiaj niestety przypominać, używając nawet takiego w cudzysłowie autorytetu jak Gomułka. Gomułka po prostu przypomina, że alternatywą było zniewolenie przez Niemcy, a zgody na pójście z Sowietami we wrześniu 1939 roku nie mógł dać żaden rząd polski. Po prostu społeczeństwo polskie tego by nie zaakceptowało, tak jak nie mogło zaakceptować pójścia z Niemcami. I że w istocie decyzja polska wtedy sprawiła, że krótko mówiąc, Związek Sowiecki mógł wygrać II wojnę światową. Otóż te wszystkie reminiscencje z dawnych lat może mają mniejsze już znaczenie, reminiscencje odwołujące się do pamięci września 1939 roku. Mam wrażenie, że jakąś cezurę wprowadziło tutaj, istotną cezurę szybkiej erozji pamięci o wrześniu 1939 roku, realnej pamięci, to co działało się po 1989 roku, odejście od żywego rozumienia historii, może dlatego, że odchodzili już świadkowie. Było ich coraz mniej. 50 lat po wojnie to było już schodzące pokolenia tych, którzy walczyli, a tym bardziej tych, którzy organizowali obronę Polski we wrześniu 1939 roku, czy podejmowali decyzje w tej sprawie. Dochodziło do głosu nowe pokolenie, które było od tego coraz dalej i które w miarę wychowania przez III RP, przez jej edukację, przez jej politykę historyczną, którą przez pierwszych 15 lat co najmniej prowadziła samotnie Gazeta Wyborcza, dyktując jakby swoją interpretację historii przez wszystkie kanały komunikacji masowej, czy niemal wszystkie, nie mówię o niszowych czasopismach takich jak Najwyższy Czas, czy Gazeta Polska wychodząca bodajże od 1992 roku, ale wszystkie telewizje, radia, powtarzały
jakby tę wersję, którą podpowiadała Gazeta Wyborcza, a ona sprowadzała się do jednego, można tak powiedzieć, postulatu. Nasza przeszłość jest, tak jak określił ją Donald Tusk w swoim eseju opublikowanym w Znaku w 1987 roku, przeszłością garbatą, nienormalną i trzeba się od niej odwrócić, raczej jeśli sięgając do niej, to po to, żeby odnaleźć powody do uderzenia się w piersi wobec sąsiadów ukraińskich, żydowskich czy nawet niemieckich. Oczywiście chodzi o okres końca II wojny światowej i tuż powojenny. Ta reinterpretacja nie była głównym, powiedziałbym, motywem zmiany w stosunku do września 1939 roku. Głównym motywem było raczej narastające odseparowanie nowego pokolenia od historii. Poczucie, że historia to jest coś zatęchłego, starego, co już nas, nowych, nie dotyczy, młodych, tych, którzy wchodzą w życie w latach 90., pierwszej dekadzie lat 2000. I dopiero praktycznie rzecz biorąc, wybierzmy Europę, wybierzmy przyszłość. Europę w rozumieniu ten nowy projekt, tutaj słowo projekt jest kluczowe, a nie tradycję europejską, nie doświadczenie kulturalne Europy budowane przez 1500 czy 2000 lat, tylko ten nowy ideologiczny projekt, a raczej najkrócej mówiąc dobrobyt materialny, z którym kojarzy się Europa i nic więcej, żadnej dodatkowej nawet ideologii. Otóż z tej perspektywy wrzesień, cała II wojna światowa stawała się czymś nieistotnym, czymś marginalnym. Ale stopniowo wchodziliśmy w orbitę polityki historycznej sąsiadów, polityki historycznej niemieckiej, czy polityki historycznej rosyjskiej, czy polityki historycznej globalnej, tworzonej przez Hollywood, przez kino, popkulturę amerykańską. I tutaj kluczowa zmiana dokonała się wcześniej. Myśmy tego nie zauważyli, byliśmy troszkę od tego, że tak powiem, odseparowani i chronieni przede wszystkim przez właśnie żywą obecność milionów ludzi, którzy pamiętali, jak naprawdę wyglądała II wojna światowa i w związku z tym nie mogli dać wmówić sobie ani swoim najbliższym, że było zupełnie inaczej, że było odwrotnie. Ale po roku 89 skutki tej polityki z zewnątrz do nas przychodzącej, historycznej, propagandy historycznej, może tak powiedzmy, która zdecydowana została wcześniej, wchodzą jakby w próżnię, w pustkę. Coraz łatwiej są przyjmowane. Jaki jest chyba moment przełomowy tej polityki? To jest moment, kiedy 14 marca 1960 roku przywódca Izraela, współtwórca Wolnego Państwa Izrael, Ben Gurion, spotkał się z Konradem Adenauerem i tam przyjmując jakby ofertę bardzo wysokiego materialnego odszkodowania za krzywdy, niewyobrażalne zupełnie krzywdy, jakich doznał w procesie, w próbie wyniszczenia go w całości naród żydowski ze strony państwa niemieckiego, odszkodowania, które zdecydował się wypłacić jako spadkobierca, że tak powiem, tego państwa, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Ben Gurion zaproponował Konradowi Adenauerowi pewne wyjście. Powiedział, od tej pory my w naszych modlitwach w Izraelu nie będziemy wymieniać jako odpowiedzialnych za wymordowanie Żydów, Niemców, bo do tej pory tak brzmiała ta formuła, tylko będziemy mówili o nazistach. To był 14 marca 1960 roku. Zapisał to niemiecki dziennikarz w książce wydanej najpierw po niemiecku w 1967 roku, a potem dwa lata później nakładem Yale University po angielsku. German Path to Israel, niemiecka droga do Izraela, tak brzmi tytuł tego opracowania dziennikarza, który był przy tych rozmowach, znaczy towarzyszył Konradowi Adenauerowi w tych jego właśnie, że tak powiem, politycznych dążeniach do zbliżenia z Izraelem. Oczywiście, przepraszam, od pewnego
projektu, że użyję znowu tego słowa, do zmiany świadomości droga jest długa. W 60 roku nikt niemal nie używał pojęcia naziści w takim znaczeniu jak dzisiaj. Wszyscy wiedzieli, że to Niemcy i mówili Niemcy, prawda? Ale kiedy patrzymy na to już choćby z perspektywy następnych 30 lat, widzimy, że zwłaszcza konsekwentna zmiana w polityce historycznej niemieckiej, bardzo umiejętnie, bardzo sprawnie prowadzonej, doprowadziła do wyparcia, właściwie bardzo skutecznego wyparcia w obiegu międzynarodowym pojęcia niemieckiej odpowiedzialności państwowej i zastąpienia go pojęciem ideologicznej odpowiedzialności nazistów, beznarodowych nazistów. Oczywiście wszyscy mamy w naszej świeżej pamięci poruszające wystąpienie prezydenta Niemiec 1 września 2019 roku w Wieluniu i w Warszawie, jednoznacznie przywołujące winę niemiecką i to trzeba podkreślić. Ale z uznaniem przyjmując to wystąpienie, pamiętajmy, że nie ma ono nic wspólnego z polityką historyczną Niemiec adresowaną do świata. Tam nie ma mowy o winie Niemiec, za zbrodnie na Polakach zwłaszcza. Tam jest mowa tylko o nazistach. Otóż to właśnie jest istotna zmiana. Nie tylko rzecz jasna kwestia zmiana nazwy odpowiedzialnych za najcięższe zbrodnie w okresie II wojny światowej z Niemców na nazistów, ale to jest jedna ze zmian istotnych, w których perspektywie zaczęto reewaluować, oceniać na nowo wrzesień 39 w latach III RP. Przypominam sobie dyskusję, jaka toczyła się w związku z przywołaniem sprawy Jedwabnego w 2000 i 2001 roku, gdzie wracało także to odwołanie do września, jako już nieaktualne. Nie wspominajmy września, nie wspominajmy Westerplatte, bo o tym już dość dużo mówiliśmy w PRL-u. To już nic ciekawego, nic nowego. Teraz ważne jest, byśmy mówili o Jedwabnem, tylko odkrywali to, co nowe w naszej świadomości, czyli poczucie winy, współwiny za największą zbrodnię II wojny światowej, czyli za Holokaust. No oczywiście prowadziło to do przeakcentowania, jeśli można tak powiedzieć najdelikatniej, pamięci o II wojnie światowej i w związku z tym pamięci o wrześniu, także o samym jej wybuchu. Czy druga wojna była tylko, aż i tylko tragedią Żydów? Czy miało w czasie tej wojny miejsce także jakieś bolesne doświadczenie społeczeństwa polskiego? Samo wcześniej, zwróćmy uwagę, samo wcześniej dzielenie obywateli II Rzeczpospolitej na kategorie etniczno-religijne, że tu Żydzi, coś osobnego, a tu Polacy, etniczni Polacy, katolicy, coś osobnego, niższego w tej hierarchii cierpienia, rzadko przychodziło nam do głowy przed, powiedzmy, połową lat 80. Takie rozróżnienie oczywiście ma sens i powinno być przywoływane w kontekście historycznym, bo polityka niemiecka różniła się oczywiście w stosunku do Polaków i do Żydów. Była całkowicie ludobójcza w stosunku do Żydów i była polityką rasy panów w stosunku do podludzi ze słowiańskiego szczepu, jeśli chodzi o Polaków. Ale to całkowite odseparowanie, liczy się tylko cierpienie żydowskie i udział Polaków w cierpieniu żydowskim było zjawiskiem nowym, dla wielu szokującym, nasilającym się po roku 2000, po że tak powiem, swoistym nagłośnieniu sprawy Jedwabnego. I tu oczywiście pojawia się w pewnym sensie jako nowe doświadczenie, pierwszy raz realizowana polityka historyczna przez państwo, a nawet jeszcze nie przez państwo, bo tym, który zainicjował publiczną politykę historyczną na szerszą skalę, był prezydent Warszawy, Lech Kaczyński. Jeszcze nie był wtedy funkcjonariuszem państwowym, ale jako prezydent Warszawy zbudował pierwszą trwałą, ważną instytucję polskiej polityki historycznej po 1989 roku, to jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Oczywiście ktoś może powiedzieć i słusznie,
że takim instrumentem polityki historycznej państwowej, ale o nieokreślonym jeszcze, niezdecydowanym, powiedziałbym, profilu, był Instytut Pamięci Narodowej, powołany wszak przez koalicję AWS w końcu 1999 roku. W którą stronę pójdzie polityka historyczna IPN-u, tego nie dało się jeszcze jednoznacznie określić na początku 2000 roku. Czy będzie to kontynuacja polityki historycznej Gazety Wyborczej, czy będzie to polityka historyczna taka, jaką dwa lata później zainauguruje prezydent Warszawy Lech Kaczyński. To nie było jeszcze, że tak powiem, za pierwszego prezesa, profesora Leona Kieresa, jasne. I zmienia się to ostatecznie, nie ostatecznie, nic się nie zmienia ostatecznie w historii, poza oczywiście sytuacją, w której eliminuje się ludzi z życia, spośród żywych. To jest ostateczna zmiana. Ale w polityce trudno o takich ostatecznych zmianach mówić. Niewątpliwie jednak, że zmianą bardzo ważną było tutaj dojście do władzy Prawa i Sprawiedliwości w koalicji najpierw, ale w bardzo określonym kontekście, w kontekście potrzeby narastającej chyba także w społeczeństwie polskim, potrzeby odpowiedzi na politykę historyczną wtedy realizowaną w sprawie II wojny światowej ze szczególną intensywnością. Przypomnijcie sobie Państwo, rok 2005. To była 60. rocznica zakończenia II wojny światowej. Triumfalne obchody w Moskwie. Pierwsza manifestacja wielkiej polityki historycznej Władimira Putina. Już od 5 lat prezydenta Rosji, ale jednak pierwszy raz miał okazję zaprezentować w całej krasie swoją wizję historii. Kto jest na trybunie zwycięzców w Moskwie na paradzie? Nie. Jest Władimir Putin, Gerhard Schröder i Silvio Berlusconi. Rosja, Włochy i Niemcy wygrały II wojnę światową. Prezydent Kwaśniewski, bo był wtedy przecież jeszcze prezydentem, został zaproszony do trzeciego rzędu. Więc nie mówię teraz w ogóle o sporach naszych ideologicznych czy politycznych w Polsce, tylko formalna głowa państwa polskiego, której powinien się z tego samego tytułu już w oczywisty sposób należeć respekt na arenie międzynarodowej, został usadzony jako tło, cień prawdziwych zwycięzców, czyli w tym przypadku sojuszników Władimira Putina w dekonstruowaniu Europy początku XXI wieku. Ale komunikat, jaki wtedy Władimir Putin przekazywał w bardzo licznych wywiadach, zwłaszcza dla niemieckiej telewizji ARD, CDF, też z maja 2005 roku, był przejrzysty. Druga wojna światowa wybuchła, ponieważ system wersalski był krzywdzący dla dwóch wielkich narodów, rosyjskiego i niemieckiego, musiał zostać zmieniony. I pakt Ribbentrop-Mołotow nie był wcale żadną winą Niemiec ani Rosji, ale był niejako zawiniony przez mocarstwa zachodnie, które doprowadziły do takiego wieloletniego pokrzywdzenia ważnych, wpływowych narodów, mocarstw europejskich kosztem nieważnych, mniejszych narodów w Europie Wschodniej. Wprost powiedział Władimir Putin wtedy w tym wywiadzie, między innymi powtórzył to kilkakrotnie później, że jeśli chodzi o na przykład los mniejszych narodów, takich jak Litwa, Łotwa, Estonia, to przecież Rosja i Niemcy dały im wolność traktatem brzeskim w marcu 1918 roku, Lenin konkretnie, porozumiewając się z II Rzeszą, ze sztabem generalnym II Rzeszy, zrezygnował z tych terenów. A więc skoro Rosja i Niemcy dały wolność krajom Europy Środkowo-Wschodniej swoim układem politycznym z marca 18 roku, to miały takie samo prawo im odebrać tę wolność w sierpniu 1939 roku. Dały i odebrały, bo są mocarstwami. One mają tutaj ostatnie słowo. Naprawdę takie argumenty padły. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jakieś echo tej niezwykle, powiedziałbym, brutalnej i sprzecznej z polską pamięcią, a raczej powiedziałbym po prostu z pamięcią o realiach II wojny światowej i okolicznościach jej wybuchu, wpływały także na nastroje w Polsce. One pomogły wygrać Prawu i Sprawiedliwości. Rodziło się poczucie, że historia jest ważna, że nie można zapomnieć, wybrać przyszłości, że nie można stać się obiektem
przedmiotem polityki historycznej, która zmienia naszą tożsamość, która podporządkowuje nas interesom zewnętrznych mocarstw. W tym samym czasie, dodajmy, przecież niezwykle ważna i omawiana także w naszych mediach była sprawa Centrum Przeciwko Wypędzeniom, Eriki Steinbach. To jest właśnie rok 2005. Wtedy, przypomnijmy, między innymi minister Bartoszewski angażuje się w jakąś próbę odpowiedzi na tę próbę rewizji historii przez już otwartą, brutalną próbę rewizji historii przez niemiecką działaczkę, czy przez całą frakcję, można tak powiedzieć, polityki niemieckiej, której ówczesna kanclerz, czy też wkrótce nowa kanclerz Angela Merkel będzie jakoś do pewnego stopnia ulegała, prawda? Czyli sprowadzenie doświadczenia II wojny światowej do cierpienia Niemców. Przede wszystkim cierpienia Niemców, którzy byli bombardowani najpierw przez lotników alianckich. Wśród tych zbrodniarzy alianckich byli też przecież Polacy. Mówię to oczywiście jakby z perspektywy niemieckiej. No i naturalnie wypędzenia w roku 1945, za które odpowiedzialność łatwiej było zrzucić na Polskę czy na Czechy, Czechosłowację, niż mówić głośno o tym, kto naprawdę zdecydował o tych wypędzeniach, czyli oczywiście mocarstwa, trzy mocarstwa, ale w szczególności jedno ze stolicą w Moskwie. Otóż właśnie wtedy okazało się, że ważne jest to, jak to naprawdę było we wrześniu, w sierpniu 1939 roku. To stało się przedmiotem żywej dyskusji i w pewnym sensie stało się jednym z ważnych tematów kampanii wyborczej roku 2005. I historia nie przestała być już od tamtego momentu ważnym przedmiotem, ważnym układem odniesienia dla debat politycznych w Polsce. Czy to źle, czy dobrze, możemy się spierać na ten temat, ale po prostu tak jest. Historia jest przedmiotem, powiedziałbym, czy raczej pamięć, jest przedmiotem sporu, którego stawką jest tożsamość, siła tożsamości, siła poczucia własnej godności i coś ważniejszego jeszcze. Prawda historyczna, po prostu prawda historyczna. Na bezczelną politykę propagandy ze strony Rosji Władimira Putina, na próbę znacznie bardziej subtelną, ale przez to bardziej skuteczną może, przenicowania pamięci o II wojnie światowej przez niemiecką politykę historyczną. Dodam teraz, świetną książkę na temat niemieckiej polityki historycznej wydał niedawno Instytut Pileckiego. Bardzo polecam w tej chwili autora, sobie nie przypomnę, to nie jest polski autor, tylko niemiecki. Pokazuje etapami, jak ta polityka była od lat 60. właśnie realizowana. I wreszcie właśnie ta globalna polityka historyczna, powiedziałbym hollywoodzka polityka historyczna, w której liczy się tylko i wyłącznie Holokaust jako centralna zbrodnia i słusznie pamięć o niej znajduje się w centrum, ale przytłoczenie przez nią wszelkich innych doświadczeń, także bolesnych innych narodów, w tym Polaków, było i jest odbierane jako niesprawiedliwość. Otóż gdybyśmy mogli zakończyć ten przegląd, za chwilę wrócę do września 1939 roku, ale ten przegląd zmieniających się perspektyw na wrzesień 1939, moglibyśmy zatrzymać się na wrześniu 2019. Przychodzą mi na myśl dwie ostatnie takie rzeczywiście wyraziste wypowiedzi autorytetów, powiedziałbym, kulturalnych dzisiejszej opozycji. Wybitny aktor, pan Jerzy Sztur, chyba dwa dni temu oświadczył, że właściwie na PiS głosują tylko potomkowie chłopów pańszczyźnianych. Myślę, że nieocenione są usługi, jakie oddają tacy ludzie jak Jerzy Sztur, czy druga osoba, o której chcę powiedzieć, w sprawie zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach, bo próba zdyskredytowania pochodzenia chłopskiego w społeczeństwie, w którym myślę, że nie mniej niż 90% mieszkańców ma jakąś część pochodzenia chłopskiego, a większość ma po prostu chłopskie pochodzenie, jest oczywiście czymś bardzo niemądrym. Ale dlaczego przypominam o tym w kontekście II Rzeczpospolitej?
bo przecież pamiętajmy, że II Rzeczpospolita była krajem, przepraszam, była państwem, którego rozwój został tragicznie przerwany we wrześniu 1939 roku, państwem, które było absolutnie świadome tego, że chłopi są najważniejszą warstwą społeczną. Obok inteligencji, ale sama inteligencja, często także przecież pochodzenia chłopskiego, czy w jakiejś części, przecież nie tworzy narodu. Nikt nie miał wątpliwości, niezależnie od tego, czy był z Narodowej Demokracji, czy z Polskiej Partii Socjalistycznej, czy ze związanej ścisłymi związkami z PPS-em, formacji chłopskiej, PSL Wyzwolenie, czy z oscylującej bardziej w kierunku Narodowej Demokracji, największej formacji chłopskiej, PSL Piast z Wincentym Witosem. Wszyscy mieli jasne przeświadczenie, że nie można obrażać chłopa, że to właśnie dojrzenie chłopów do polskości, bo chłopi nie czuli się Polakami oczywiście w XIX wieku, bardzo duża ich część, ale ich dojrzenie do polskości jest niezwykle ważnym, cennym fenomenem, który trzeba podtrzymywać razem z awansem materialnym, o który niełatwo było w II Rzeczpospolitej, ale który jednak, zwłaszcza w ostatnich latach jej istnienia, po przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego, zaczął się dokonywać. I druga wypowiedź z wczoraj, przepraszam, nie, z soboty, z sobotniej Gazety Wyborczej, pani Agnieszka Holland, która zresztą wielokrotnie dawała wyraz poczuciu jakiejś zadziwiającej dla mnie, nawet powiedziałbym nie elitarności, ale przekonania o własnym arystokratycznym pochodzeniu. Wielokrotnie pamiętam jej taką wypowiedź z roku 2007, kiedy mówiła, że teraz przykro jest jej przychodzić do telewizji, bo tam no niemal użyła takiego określenia, jakby brzydko pachną ci nowi ludzie, którzy tam się pojawili, prawda, wraz z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy arystokratka i jakiś motłoch wtargnął na te salony telewizyjne w 2006 czy 2007 roku. Teraz pani Agnieszka Holland posunęła się znacznie dalej, bo jak państwo być może wiecie, zaproponowała w najzupełniej poważnym tonie wykluczenie wszystkich mężczyzn. No więc w tym znajdzie się i Robert Biedroń, niestety nawet, z praw wyborczych, z czynnych praw wyborczych na co najmniej 3 lub 4 kadencje. Co najmniej, prawda? Dlaczego przywołuję te słowa w kontekście i przywołuję w kontekście września, pamięci o II Rzeczpospolitej? Bo pani Agnieszka Holland dodała do tego uzasadnienie. Kobiety były wykluczone od praw wyborczych, od możliwości decydowania o życiu politycznym w Polsce przez wieki. Dramatyczna nieznajomość historii, jaka bije z tego zdania, czy pogarda, może nie nieznajomość, ale pogarda dla historii, właśnie naprowadza nas na pamięć o II Rzeczpospolitej, o znaczeniu tego doświadczenia państwa, które zostało zniszczone we wrześniu 1939 roku. I potrzebie pamięci o tym państwie. Pamiętajmy, to był 6. kraj na świecie, który wprowadził prawa wyborcze, pełne prawa wyborcze kobiet. Chyba 2. czy 3. w Europie, to znaczy na pewno Finlandia była przed nami, jeszcze któryś z krajów skandynawskich, bodajże Norwegia. Na pewno 10 lat przed Wielką Brytanią, 25 lat przed Francją, ojczyzną Robespiera i Emmanuela Macrona. I także no, choćby 60 lat przed Szwajcarią, ojczyzną niewątpliwie tradycji demokratycznych, ale wykluczających kobiety z tej demokracji. W Polsce tak nie było. Zupełnie inny jest duch, tradycja historii Polski, kiedy tylko na świecie pojawiła się możliwość wprowadzenia praw kobiet, pełnych praw wyborczych kobiet, Polska natychmiast wraz z odzyskaniem swojej niepodległości to prawo uznała, bo naczelnik państwa Józef Piłsudski, o tym już chyba kiedyś tu mówiłem, chociaż wiedział, że kobiety w warunkach roku 1918-19 w większości zagłosują na listę Zjednoczenia Ludowo-Narodowego, czyli
no, tych partii, z którymi się nie identyfikował, na narodową demokrację, idąc za głosem księży, uznał, że te drobne kalkulacje polityczne nic nie znaczą w stosunku do znaczenia kobiet w polskiej historii wolności, w historii polskiej walki o wolność, właśnie o własne państwo. I to właśnie zostało oplute, zostało, używam celowo tak ostrego sformułowania, zostało ze wzgardą przekreślone przez no, niemądry, tak nazwę to z kolei najdelikatniej, pomysł pani Agnieszki Holland. Widać w obu tych wypowiedziach coś jeszcze, co wiąże się z dziedzictwem września. Czy Jerzy Sztur, syn stalinowskiego prokuratora, pamiętajmy o tym, każdy ma swoje pochodzenie i któremu pewnie to pochodzenie obok niewątpliwego wielkiego własnego talentu, a nawet geniuszu aktorskiego pomogło w karierze, w pierwszych jej etapach, kiedy awansował do spotkań z Balladą jako bardzo, bardzo młody człowiek, to przecież właściwe pochodzenie przydało się, prawda? Czy pani Agnieszka Holland, która wywodziła się z rodziny komunistycznej, zaangażowanej we wprowadzanie nowego ustroju w Polsce, czy ci ludzie znaleźliby się na szczytach elity II Rzeczpospolitej? Można zostawić tutaj znak zapytania, bo w II Rzeczpospolitej można było jak najbardziej awansować do elity siłą swojego talentu, a niewątpliwie Jerzy Sztur i Agnieszka Holland ogromne talenty posiadają artystyczne. Ale jednocześnie pamiętajmy, że inne elity były w II Rzeczpospolitej i właśnie wrzesień rozpoczyna moment ich zagłady, torowanie drogi takim elitom, jakie tworzy PRL i które dziedziczy III RP po dzień dzisiejszy. To jest także część trudnego dziedzictwa września 1939 roku. I z tego punktu widzenia warto zastanowić się, już mówię długo, pewnie Państwa męczę, ale jeszcze z 15-20 minut pomęczę, tym razem cofając się rzeczywiście do tego, co działo się 80 lat temu. Zastanówmy się, czy mogło być inaczej, czy rzeczywiście głupie decyzje polityków polskich sprawiły, że właśnie taka hekatomba polskiej elity nastąpiła i rozbite zostało państwo budowane z wielkim trudem, ale samodzielnie od 1918 roku. Przypomnijmy zatem, że tutaj pozwolę sobie jakby przedstawić kilka wątków, o których może mniej się mówiło dawniej, bo po prostu posunęła się nasza wiedza historyczna. Nasze badania też zmieniają obraz, nie tylko perspektywa, powiedziałbym, kontekst polityczno, jakiś kulturowy danej epoki, z której spoglądamy na wydarzenia sprzed iluś lat, ale także wiedza źródłowa powiększa się. I w związku z tym wiemy dzisiaj na pewno troszkę więcej o kontekście wydarzeń z sierpnia i września 1939 roku, niż wiedzieliśmy powiedzmy 30 czy 40 lat wcześniej. Co wiemy, co wiedzieliśmy i co wiemy teraz? Wiedzieliśmy, że Polska odmówiła dwóm możliwościom, jakie przed nią rysowały się we, no nie tyle we wrześniu, ile latem 1900, czy jeszcze szerzej mówiąc, przepraszam, w 1939 roku. Pierwsza możliwość ta, o której wielokrotnie już Państwo słyszeliście i do której ja również w czasie tych wykładów kilkakrotnie nawiązywałem, więc nie będę jej poświęcał dużo uwagi, to jest oczywiście układ z Hitlerem. To, co zaproponował po raz ostatni Hitler w styczniu 1939 roku, a intensywnie próbował przekonać do tego od listopada 1938 roku. Odrzucone zostało to, jak pamiętamy, jasno, zdecydowanie, twardo przez ministra Józefa Becka, choć bez entuzjazmu. Wiedział, że jakąś cenę trzeba będzie za to zapłacić. Ponieważ jasne było przekonanie, trudne naprawdę do zakwestionowania, rozumowanie w tym przekonaniu jest zawarte, że układ, w którym
zgadzamy się na podporządkowanie polityce Berlina, nie da nam żadnych gwarancji, że za autostradą eksterytorialną, za wcieleniem Gdańska do Rzeszy, czyli pozornie mało istotnymi warunkami, nie kryją się kolejne ustępstwa, które zrealizują po prostu program, jaki Adolf Hitler wytyczył przecież w swoim Mein Kampf. Nie da się realizować ekspansji na niemiecką przestrzeń życiową na wschodzie, nie odbierając najpierw z punktu widzenia każdego Niemca patrioty lat 30. XX wieku praniemieckich ziem, czyli Pomorza, Śląska i Wielkopolski. To było jasne dla każdego Polaka wtedy w 1939 roku. Nie jest jasne dzisiaj dla Piotra Zychowicza i tych, którzy wierzą, że dało się bezboleśnie zawrzeć pakt z Adolfem Hitlerem. Nie wspomnę już o moralnych aspektach tego rodzaju sojuszu, bo te są wyśmiewane właśnie przez tak zwanych realistów, którzy uważają, że trzeba było pogodzić się z silniejszym. Drugi, bardziej może istotny tutaj, bo rzadziej omawiany wariant, wiąże się z negocjacjami, jakie trwały praktycznie rzecz biorąc od maja 1939 roku, w momencie kiedy stało się jasne, że Polska odrzuciła jakiekolwiek awanse ze strony Hitlera, kiedy Wielka Brytania ogłosiła jednostronne gwarancje dla Polski 31 marca 1939 roku, oznaczające oczywiście, że Hitler może skierować teraz jakby na Polskę swoją uwagę, swoją grabieżczą uwagę. A więc od tego momentu wiadomo było, że no, trzeba jakoś zastanowić się nad tym, jak zrealizować ten wariant, w którym Wielka Brytania ma pomóc Polsce i kiedy jednocześnie Francja, przypomnijmy, tuż po deklaracji brytyjskiej odnowiła swój stary, cały czas formalnie obowiązujący sojusz z Polską z 1921 roku. Francja miała konkretno od 21 roku, od lutego, 19 lutego 1921 roku zobowiązania sojusznicze wobec Polski, w przypadku ataku Niemiec oczywiście. I Francja odnowiła te obietnice sojusznicze, zobowiązania sojusznicze właśnie w kwietniu 1939 roku. A więc skoro Francja i Wielka Brytania mają pomóc Polsce, no to trzeba jakoś się zastanowić, jak to zrobić. Nie wiedzieliśmy o tym i nie została strona polska o tym poinformowana, że na naradzie wewnątrzsztabowej w maju 1939 roku sztabowcy francuscy i brytyjscy ustalili, że nie da się praktycznie pomóc Polsce na lądzie, że tak powiem, ofensywą lądową w 1939 roku, że no, Polska będzie w tej pierwszej fazie wojny, jeśli Niemcy ją rozpoczną, skazana właściwie na klęskę. A więc w wewnętrznych rozmowach nasi zachodni sojusznicy praktycznie rzecz biorąc z góry już w maju 1939 roku wykluczyli no, jakąś efektywną pomoc od razu niesioną Polsce w czasie walki z Niemcami. Skoro tak, no to wyjście pozostawało jedno. Przyciągnąć Związek Sowiecki do roli sojusznika. Sojusznika Wielkiej Brytanii i Francji, a zatem pośrednio także sojusznika Polski. I rozmowy na ten temat podjęte właściwie już konkretnie w maju 1939 roku rozbijały się o jedno. Polska nie była w ogóle proszona jako strona tych rozmów. Związek Sowiecki stawiał żądania sprowadzające się do przemarszu Armii Czerwonej przez terytorium państwa polskiego, na przykład do Prus Wschodnich, czyli wiadomo Wileńszczyzna dla Związku Sowieckiego, albo na południu, prawda, przez Lwów. No było to jasne oczywiście i dla wszystkich Polaków, ale także dla Brytyjczyków i dla Francuzów, że zgoda na tego rodzaju żądanie strony sowieckiej oznacza rozbiór Polski od wschodu, zajęcie tych terenów na trwałe przez Armię Czerwoną. Stalin stawiał kropkę nad i, ponieważ dodał do tego żądanie specjalnych gwarancji dla Związku Sowieckiego na terenie trzech republik nadbałtyckich, Litwy, Łotwy, Estonii. Czyli Stalin otwarcie od razu w maju 1939 roku postawił tezę, że nie tylko wschodnia Polska będzie mu potrzebna, ale też trzy republiki nadbałtyckie. Jeśli państwa zachodnie, Francja i Wielka Brytania chcą, mogą żyrować, że tak powiem, ten zabór.
trudno było to inaczej interpretować. No, z tym był kłopot. Mimo wszystko Francuzi i Brytyjczycy próbowali jakoś Polaków nakłaniać pośrednio właśnie do zgody na warunek sowiecki, ale bez nacisku, rozumiejąc po prostu no, rację strony polskiej, która się wzdragała przed tego rodzaju kapitulacją wobec sowieckiej okupacji, redukcji do roli satelity Związku Sowieckiego, okrojonego. Stalin w dodatku otwierał sobie, jak wiemy, w tym momencie drogę do rozmów z Adolfem Hitlerem. Hitler, widząc, że strona polska jest nieustępliwa, że będzie broniła swojej niepodległości, nie, przecież nie chodziło tylko o korytarz ani o wolne miasto Gdańsk, tylko chodziło o niepodległość Polski. A zatem, skoro Polska będzie broniła swojej niepodległości, to on nie może podbijać dalej Europy, opanowywać jej, podporządkowywać jej sobie, jeżeli nie rozprawi się najpierw z Polską. Skoro Polska ma gwarancje brytyjskie i sojusz z Francją, Hitler ma zawsze ruch w postaci wyciągniętej ręki do Józefa Stalina. To nie był ruch oczywisty. Przypomnijmy, że 31 marca Wielka Brytania ogłosiła gwarancję dla Polski. Następnego dnia Francuzi potwierdzają jakby swoje zobowiązania sojusznicze dla Polski, o czym już mówiłem, ale tego samego dnia, czyli 1 kwietnia 1939 roku, pada Madryt. Trwa jeszcze, właściwie kończy się, dogorywa wojna domowa w Hiszpanii. Wojna domowa, w której wszyscy w Europie byli pewni, że naprzeciwko siebie stoją dwa bloki ideologiczne. Komuniści popierający rząd republikański Hiszpanii i faszyści, jakich zbiorczo już wtedy nazywano, popierający, czyli Włosi i Niemcy, popierający generała Franco. Trudno było sobie w takim momencie, w takich warunkach wyobrazić połączenie tych dwóch sił, które przecież prowadziły, można powiedzieć, od trzech lat, od 1936 roku, wojnę zastępczą w Hiszpanii między sobą. Sowieccy specjaliści, tacy jak generał Świerczewski i wielu innych, walczyli przecież z niemieckimi lotnikami i włoskimi żołnierzami na froncie hiszpańskim, przeciwko nim, przeciwko sobie. A jednak to przejście ponad ideologią trzeba było sobie wyobrazić, bo takie są geopolityczne warunki gry między Rosją a Niemcami, a geopolityka jest starsza od Józefa Stalina, Włodzimierza Lenina, a nawet ideologii komunizmu. I porozumienie między tymi dwoma imperiami, by zlikwidować przestrzeń między nimi leżącą, jeśli ona im nie odpowiada, jej układ im nie odpowiada, zawsze jest możliwością. Tę możliwość zaczęto sobie uświadamiać latem 1939 roku stopniowo i to właśnie prowadziło do dramatycznego przyspieszenia wydarzeń w sierpniu. Przypomnijmy, wtedy Hitler już bardzo nalega na wszczęcie już nie tylko ekonomicznych, ale politycznych rozmów ze Stalinem, a strona z kolei brytyjska i francuska rozpoczynają rozmowy wojskowe od 12 sierpnia 1939 roku w Moskwie, które są dla Stalina tylko parawanem, czy raczej powiedziałbym kartą, złej metafory użyłem, kartą w rozgrywce poważnej, jaką toczył z Hitlerem. Chciał pokazać Hitlerowi, że ma możliwość ewentualnie porozumienia się z państwami zachodnimi, jeśli Hitler mu nie zaoferuje tego, czego Stalin żąda. Oczywiście Hitler mógł mu zaoferować to, czego nie mogły mu dać Francja i Wielka Brytania, czyli połowę wschodniej Europy. To, co stało się w pakcie Ribbentrop-Mołotow w jego tajnym protokole. I otóż warto teraz, to są jakby wiadomości, które może nie wszyscy z Państwa mają, bo to, o czym mówiłem do tej pory, to są no niemal szkolne wiadomości, znane i 40 lat temu. Ale okoliczności zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow i stan znajomości tego, co mu towarzyszy, warte są przypomnienia. Otóż jawny pakt Ribbentrop-Mołotow, pakt o nieagresji, przypomnę, o niczym więcej, sam w sobie był już wydarzeniem sensacyjnym. Wiadomo było, że Hitler ze Stalinem się porozumieli.
Nie wiadomo było, jakie są szczegóły tego porozumienia, ale wiadomo było od tej pory, że Stalin nie ruszy się przeciwko Hitlerowi w momencie, kiedy Hitler napadnie na Polskę. Tyle każdy mógł odczytać z paktu Ribbentrop-Mołotow. I w tej sytuacji minister, znaczy formalnie nazywa się to sekretarz stanu Foreign Office, czyli minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Lord Halifax, zapytał polskiego ambasadora, hrabiego Raczyńskiego w Londynie, jak on ocenia sytuację Polski w tym trudnym momencie, 23 sierpnia. Ambasador Raczyński po namyśle odpowiedział: my w tym momencie już nic nie możemy zrobić, ale wy możecie zmienić wszystko, wypełniając swoje zobowiązania sojusznicze. I to była prawda. Nic nie było rozstrzygnięte jeszcze 23 sierpnia. Polska nie mogła się już wycofać z gry, którą podjęła wcześniej, właściwie powiedziałbym z gry, którą podjęła, nie godząc się z podległością, nie godząc się z rozbiorami, nie godząc się z pierwszymi trzema rozbiorami, ani z szykowanym kolejnym. Ale Polska zakładała, że jeśli alianci zdecydują się wyraźnie, stanowczo zagrozić Hitlerowi użyciem siły wtedy, czyli w końcu sierpnia 1939 roku i użyją jej ewentualnie we wrześniu, jeśli miałaby wtedy wybuchnąć wojna, wówczas Hitler się wycofa. Hitler przestraszy się sił zachodnich, które mogły mu zagrozić. Warto uświadomić sobie również, że trzy kraje wiedziały o tajnym pakcie, a raczej o tajnym protokole dołączonym do paktu o nieagresji, paktu Ribbentrop-Mołotow. Trzy kraje oczywiście poza zawierającymi ten układ stronami, czyli Niemcami i Związkiem Sowieckim. Te trzy kraje to Stany Zjednoczone, Francja i Włochy. Do Stanów Zjednoczonych zgłosił się, można powiedzieć ochotniczo, niemiecki pracownik ambasady w Moskwie, Herwart, który uważał, że wojna, która może wybuchnąć w tym momencie, będzie zła dla Niemiec. Herwart nie był kimś, kto chciałby uniknąć likwidacji Polski. Herwart uważał tylko, że Hitler prowadzi do wojny, która skończy się źle dla Niemiec, że trzeba raczej pokojowym układem z Zachodem okroić Polskę. Dlatego postanowił ostrzec Brytyjczyków. Ci mieli fatalnego ambasadora, bardzo mało rozgarniętego, przepraszam, że tak to ujmę, w Moskwie wtedy. Skoro tu nie było żadnego zaciekawienia jego informacjami, Herwart trafił do ambasady amerykańskiej w Moskwie i przekazał jej pełną wiedzę o treści tajnego protokołu dzielącego Europę Wschodnią. Amerykanie nie mieli żadnego obowiązku podzielić się tą wiedzą z Polską. To powiedzmy jasno, bo nie mieli żadnego układu sojuszniczego z Polską. A więc tu nie nastąpiła żadna zdrada. Istotniejsze były jeszcze dwa inne kraje, które wiedziały o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Wiedział o tajnym protokole, wiedział także sojusznik włoski Hitlera, Mussolini zawarł z Hitlerem tak zwany pakt stalowy w maju 1939 roku, dodatkowo wzmacniający sojusz tych dwóch krajów. Stąd także jakby wiedza o tym, co się stało w Moskwie. Ale wiedział także polski sojusznik, Francja. Ambasador francuski w Moskwie, Émile Nagia, miał swojego agenta. Nie wiemy do dzisiaj, kto nim był, bo kto poinformował stronę amerykańską, wiemy konkretnie. Natomiast Francuzi mieli swojego agenta, który przekazał im pełną wiedzę na temat tajnego protokołu Ribbentrop-Mołotow. No i tu trzeba powiedzieć, że Francuzi postąpili racjonalnie ze swojego punktu widzenia, ale na pewno niewłaściwie z punktu widzenia sojuszu, jaki obowiązywał ich z Polską. Nie poinformowali strony polskiej, a nawet kiedy ambasador polski w Paryżu, Łukasiewicz, rozmawiał o sprawie paktu z francuskim ministrem spraw zagranicznych Bonnetem i pytał go o to, no co Francuzi wiedzą o tym, jak oceniają sytuację
francuski minister spraw zagranicznych 31 sierpnia, czyli już doskonale poinformowany o tym, czego dotyczył pakt Ribbentrop-Mołotow, powiedział, że jeśli jest tam mowa o jakimś podziale Europy Wschodniej, to dotyczy to tylko i wyłącznie krajów nadbałtyckich. Skłamał, po prostu świadomie skłamał. Dlaczego nazwałem to zachowanie racjonalnym? Oczywiście chodziło o to, żeby nie podkopywać morale polskiego. No, Polacy, wiedząc o tym, że otrzymają cios w plecy ze strony Związku Sowieckiego, no, mogli zawahać się, wycofać już się nie mogli, ale gorzej walczyć, jakoś inaczej rozkładać siły. Przekonanie o klęsce byłoby, towarzyszyło Polakom od 1 września niewątpliwie, gdyby wiedzieli, poinformowani przez sojuszników, że zostaną zaatakowani z dwóch stron, a nie z jednej. Jednakże kluczowy był inny moment, a raczej kilka innych momentów, bo tutaj trudno mówić o jednym momencie zwrotnym. Brytyjczycy po 23 sierpnia chcieli jeszcze zmienić bieg wydarzeń. I warto rozważyć te scenariusze, które się nie dokonały, ale które przecież mogły się dokonać. Otóż 23 sierpnia ambasador brytyjski w Berlinie, Henderson, odwiedził Hitlera, by poinformować go, że premier Wielkiej Brytanii, Chamberlain, zdecydował się podtrzymać zobowiązania Wielkiej Brytanii wobec Polski. Czyli Wielka Brytania nawet wobec paktu Ribbentrop-Mołotow nie wycofuje się ze zobowiązań wobec Polski, zobowiązań sojuszniczych, które dwa dni później zostały przekształcone w bardzo konkretne już wojskowe zobowiązania, w układ wojskowy między Wielką Brytanią a Polską. On zresztą umożliwił między innymi polskiej flocie wypłynięcie z basenu Bałtyku do Wielkiej Brytanii. Otóż ta rozmowa, no z jednej strony jakby podnosząca Polskę na duchu, prawda? Przepraszam, teraz jakoś głośniej zacząłem być słyszalny. Lepiej, aha, państwo mówią, że lepiej, przepraszam. Otóż ta rozmowa Hendersona z Hitlerem kończyła się jednakże nutą, która mogła budzić zaniepokojenie strony polskiej, gdyby strona polska była poinformowana. Mianowicie Henderson przekazywał Hitlerowi wiadomość, że Wielka Brytania może zaoferować Hitlerowi nową propozycję kompromisu pokojowego załatwienia sprawy polskiej. Czyli że Wielka Brytania, de facto można to było tak odczytywać, nakłoni Polaków, by zrezygnowali z Pomorza, no, z jakiejś części terytorium i podporządkowali się Hitlerowi w zamian za uratowanie pokoju. Hitler odrzucił tę ofertę i powiedział, że zgodzi się dać gwarancję Imperium Brytyjskiemu, ale tylko w gwarancję nietykalności. No już kilka takich gwarancji wcześniej rozmaicie wydawanych złamał, ale zgodzi się je dać Imperium Brytyjskiemu po rozprawie militarnej z Polską. Czyli już rozprawy militarnej z Polską nie był gotów się wyrzec. Dlaczego? Dlatego, że miał pakt ze Stalinem. To było najważniejsze. Pamiętajmy, że Hitler sam na wojnę z Polską w izolacji, w sytuacji, kiedy Polska miała sojusz z Francją i gwarancję Wielkiej Brytanii, nie mógł się zdecydować. Nie dlatego nawet, że miał słabą wolę, czy był, no powiedziałbym, po prostu jakimś racjonalnie myślącym człowiekiem, bo to zawsze można poddać wątpliwość. Ale wiedział Hitler, że społeczeństwo niemieckie i generalicja niemiecka byłaby zdecydowanie przeciw. Tu warto sobie uświadomić, są ciekawe książki o nastrojach społecznych w Niemczech latem 1939 roku. Nie było żadnego entuzjazmu do wojny. Dlaczego? Bo Niemcy pamiętali wojnę sprzed 25 lat. Pamiętali, że to się źle skończyło. I teraz sytuacja wejścia w nową wojnę, w której na wschodzie będzie co prawda tylko Polska przeciwnikiem, nie Wielka Rosja, ale jednak Polska, a na zachodzie będą sojusznicy Polski, czyli Francja i Wielkiej Brytanii, była odczytywana przez niemieckie społeczeństwo i przez niemieckich generałów jako kuszenie losu. Możemy znowu przegrać. To jest bardzo niebezpieczna gra. Zmieniło wszystko podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow z punktu widzenia Hitlera. Hitler mógł przekonać już bez trudu i swoje społeczeństwo, i swoich generałów, co ważniejsze. Ten polski gambit się uda, bo Stalin jest z nami.
nie będzie wojny na dwa fronty. Jeśli nawet Wielka Brytania i Francja cokolwiek zechcą zrobić, to właśnie mój sojusz, że tak powiem, wczuwając się tutaj w rolę Hitlera, mój sojusz ze Stalinem może ich do tego zniechęcić. I taką rolę odegrał rzeczywiście układ ze Stalinem, układ Hitlera ze Stalinem, zniechęcającą zachodnich sojuszników Polski do aktywniejszego wsparcia Polski w tej sytuacji. Jednakże wciąż możliwości były zahamowania Hitlera, bo przypomnę, że atak na Polskę miał nastąpić 26 sierpnia, ale nie nastąpił. Kto zatrzymał Hitlera? Mussolini. Dla Hitlera był to szok, bo liczył na to, że Mussolini poprze bez problemu wojnę z Polską. Mówię o tych drobiazgach dyplomatycznych, jakby zapomnianych, może z pozoru niewartych wspomnienia, by uświadomić sobie, jak zmieniały się nastroje przed 1 września, bo my 1 września traktujemy jako oczywistą datę, wiadomo, wojna się zaczęła, musiała się zacząć. Nie, sam Hitler się wahał jeszcze 26 sierpnia. Dodatkowo Hitler stracił jeszcze jednego sojusznika. Japonia była oburzona, maksymalnie oburzona na Hitlera za zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow. Bo oczywiście dla Japonii wrogiem numer jeden był Związek Sowiecki. Toczyła się wojna, gorąca wojna z użyciem dużej ilości czołgów na terenie Mongolii, na pustyni Hauhin-Gou. Właśnie wtedy, w tym momencie dokładnie był szczyt konfliktu sowiecko-japońskiego, w którym siły japońskie zostały pobite przez generała Żukowa właśnie w bitwie pod Hauhin-Gou, toczącej się od 20 sierpnia 1939 roku. Więc Japończycy uznali, że zostali zdradzeni przez Hitlera. On się dogadał z ich wrogiem, czyli z Stalinem. A więc Hitler nie mógł liczyć ani na Japonię, ani na Włochy, swoich partnerów z paktu antykominternowskiego. Mógł liczyć tylko na jednego sojusznika, na Stalina. To było bardzo ważne, ale wciąż Hitler się wahał. Zdecydował się jednakże, mając już przekonanie 26 sierpnia, że społeczeństwo teraz go poprze, że generałowie pójdą chętniej na tę wojnę, bo zakładają, że są bezpieczni na wschodzie, podbiją Polskę i nie spotkają się z żadną kontrofensywą sowiecką, a na zachodzie można liczyć, że sojusznicy zachodni nie zaatakują. I tu kluczowy moment następny, no bo jak wiadomo, Hitler po tych wahaniach podjął decyzję i 1 września wojna się zaczęła. Hitler miał niezwykłe szczęście polegające na słabości woli zachodnich sojuszników. 12 września, nie wiem, czy jestem słyszalny, bo nie jestem pewien, jak to jest w tej chwili. 12 września w Abbeville we Francji odbyła się kolejna narada sztabowa francusko-brytyjska, na której sztabowcy francuscy i brytyjscy zdecydowali, kiedy Polska już od 11 dni stawiała opór Niemcom, kiedy zaczynała się właściwie bitwa nad Bzurą, próba polskiej kontrofensywy, kiedy losy kampanii wrześniowej, no my ją nazywamy wrześniową, wtedy nie wiadomo było, czy to będzie tylko wrzesień, czy dłużej, nie były jeszcze całkowicie rozstrzygnięte. Francja i Wielka Brytania wojskowi zdecydowali oczywiście z akceptacją obecnych na tej naradzie przywódców politycznych, w tym premiera Francji Daladier, że nie udzielą żadnej pomocy Polsce. Żadnej pomocy wojskowej w tej fazie. Znaczy nie zakładali, że opuszczą Polskę na zawsze, że nie będą walczyli później z Niemcami, ale powiedzieli, w 1939 nie będziemy prowadzić żadnych działań wojennych przeciwko Niemcom. Nawet lotniczych. Co oczywiście było rezygnacją z istniejących możliwości, bo i Francja miała lotnictwo bez porównania silniejsze od niemieckiego na froncie zachodnim. Niemcy całe swoje lotnictwo rzucili na Polskę i Wielka Brytania oczywiście tym bardziej miała lotnictwo, którym mogła zdruzgotać niemiecki przemysł skoncentrowany w zagłębiu Rury w tym czasie. A francuska armia lądowa oczywiście także miała przewagę mniej więcej 10-1 nad niemiecką armią lądową stacjonującą na odcinku zachodnim. Bo znów wszystkie nadające się do walki jednostki Wehrmachtu skierowane zostały na Polskę. Była wtedy, to jest w połowie września, możliwość zahamowania Hitlera uderzeniem od strony zachodniej przez polskich sojuszników. Ale nie została wykonana.
Stalin wiedział o tym oczywiście tego samego dnia. Stalin miał oczywiście dobrze uplasowaną agenturę wśród francuskich sztabowców i brytyjskich oczywiście jeszcze lepszą. I dlatego wiedział 12 września, że nic się na froncie zachodnim nie będzie działo. 15 września dostał nową, szczęśliwą wiadomość z frontu wschodniego. To znaczy z własnej perspektywy wschodniego, a więc z frontu wojny z Japonią. Został tam podpisany 15 września rozejm. Japończycy rozczarowani postawą Berlina, który zawarł sojusz ze Stalinem, zrezygnowali z walki ze Stalinem i zawarli z nim rozejm. Stalin wygrywał, można powiedzieć, na wszystkich frontach dyplomatycznie i w tym momencie, to jest 15 września, Stalin mógł podjąć decyzję o dobiciu Polski. Teraz już można wyjść, bo już jest pokój z Japonią, znaczy rozejm z Japonią od 15 września i wiadomo od 12 września, że Brytyjczycy i Francuzi nie zrobią nic, żeby pomóc Polsce w czasie kampanii wrześniowej. I Stalin 17 września wkracza, a raczej jego 620 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej wkracza na ziemię wschodnie II Rzeczpospolitej. Zastanawiając się nad tą tragedią, nad niewykorzystanymi szansami, myślę, że możemy oczywiście ważyć po dzień dzisiejszy, czy lepiej było zgodzić się na podległość, rolę półkolonii niemieckiej lub rolę półkolonii sowieckiej i jakby się to skończyło dla państwowości polskiej, jakby się to skończyło dla polskiego etosu, jakby się to skończyło dla polskich elit. Przeżyłyby? Może, nie wiem. Dlaczego Stalin miałby zrezygnować z likwidacji polskich elit? Nie skorzystałby tylko z tego, że Hitler wykonał za niego dużą część pracy. Ale jak widzieliśmy z Katynia i z innych miejsc, Stalin był gotów wykonywać także brudną robotę. Hitler z kolei, jak wiemy, też nie miał żadnych problemów, ani moralnych, ani logistycznych z tym, żeby likwidować polską inteligencję. Bez pomocy Stalina nawet, choć tak się złożyło, że robili to wspólnie. A zatem los Polski podporządkowanej czy to Stalinowi, czy Hitlerowi, tym bardziej w wypadku, gdyby stawka na jednego lub na drugiego okazała się zawodna i spotkała się z zemstą drugiej strony, nie rysował się dobrze, nie rysował się pewnie ten los polskich elit. Natomiast wiadomo by było, że elity, które zrezygnowały z niepodległości, nie są już tymi elitami, które reprezentują tę najważniejszą dla polskości, niezbędną dla polskości cechę, jaką jest poczucie potrzeby wolności. Czy potrzeba wolności manifestowana i twórczością, i czynem także zbrojnym, kiedy trzeba. Alternatywą dla tego, co stało się w sierpniu, w sierpniu 1939 roku była w najlepszym razie Polska skarlała, Polska podporządkowana Moskwie lub Berlinowi. Tej alternatywy Polska nie wybrała. Wybór nie musiał być tragiczny, gdyby zachodni sojusznicy spełnili, tak jak mówił o tym ambasador Raczyński lordowi Halifaxowi 31 sierpnia, spełnili tylko swoje zobowiązania. Przypomnijmy, wydaje się, że w bardzo dużym stopniu prawdopodobieństwa wolno powiedzieć, że gdyby alianci zachodni wykonali choćby niewielkie uderzenie, ale realne uderzenie militarne na froncie zachodnim do połowy września, Stalin mógł nie wkroczyć do Polski. Bo Stalin oczywiście chciał zrealizować warunki tajnego protokołu z paktu Ribbentrop-Mołotow, ale był gotów to zrobić tylko w bezpiecznym momencie. W sytuacji, kiedy niemiecki sojusznik Stalina mógłby stać się zagrożony na froncie zachodnim, Stalin z pewnością był gotów zaczekać. Zaczekać na późniejsze negocjacje z państwami zachodnimi, gdyby te akurat wzięły górę w rywalizacji z Hitlerem. A więc niewątpliwie decyzja o wstrzymaniu jakiejkolwiek działalności wojennej przez sojuszników zachodnich polskich przyspieszyła decyzję Stalina o wkroczeniu do Polski. Stalin powiedział wtedy do przywódcy trzeciej międzynarodówki krótkim komentarzem jakby swoją decyzję wyraził. Zlikwidowanie Polski to jedno państwo faszystowskie mniej. Dlaczego cytuję dosłownie to określenie? Dlatego, że paradoksalnie triumf polityki historycznej Stalina
widzimy teraz, w 2019 roku. Teraz nie tylko Władimir Putin nawiązuje w swojej polityce historycznej do takiego określenia w stosunku do września 1939. To Polska była winna, Polska faszystowska, czy Polska, która niemal była sojusznikiem Hitlera i to wystarczy, żeby Stalin ją zlikwidował. Ale to jest także rodzaj narracji, jak się to dzisiaj mówi, na temat losu Polski w najważniejszych kręgach intelektualnych, opiniotwórczych Zachodu. Przypomnę profesor Sorbony, szóstej Sorbony, bo podzielona jest na kilka części, ta najstarsza alma mater francuska. Profesor Lacroix wielokrotnie powtarza w swoich pracach, a ona bada też źródłowo historię XX wieku, niestety, ponieważ to przydaje jej fałszywego autorytetu w tych sprawach, powtarza cały czas tezę, że Związek Sowiecki 17 września ogłosił neutralność w konflikcie Hitlera z Polską. Nie było żadnej agresji sowieckiej, a Polska jako kraj faszystowski została tylko od wschodniej strony, dzięki neutralności, którą ogłosił Stalin, wyzwolona. To jest dzisiaj głoszona teza, którą można spotkać w każdym rocznicowym artykule Le Monde Diplomatique, ważnego czasopisma, które nawet w Empiku można sobie kupić, jeśli ktoś byłby ciekaw. No, głównie lewicowej orientacji czasopismo, ale ważne, czytane w kręgach intelektualnych Europy Zachodniej. W najnowszej syntezie, którą dzisiaj omawiam w Instytucie Historii PAN, historii Rosji, napisanej przez dwoje najwyżej cenionych historyków współczesnych amerykańskich, którzy Rosją się zajmują, no nie ma w ogóle żadnej agresji sowieckiej w 1939 roku. Polska znika z mapy niepostrzeżenie, jako oczywiście kraj zacofany, faszystowski, a wojna zaczyna się od 22 czerwca 1941 roku. Związek Sowiecki niesie tylko i wyłącznie wyzwolenie swoim zacofanym, także politycznie, ideologicznie sąsiadom z Europy Środkowo-Wschodniej. Naprawdę taka jest wykładnia dzisiejszych podręczników uniwersyteckich amerykańskich uczelni. Mam na myśli konkretnie, wymienię tytuł, żeby nie było wątpliwości, każdy mógł sprawdzić. Ronald Grigor Suni, to jest główny, że tak powiem, autor tej narracji, i Valerie Kivelson, autorka zajmująca się bardziej wcześniejszą epoką. I to są tylko przykłady, powiedziałbym, nawet z poletka historiografii, ale o ileż bardziej, powiedziałbym, niestety w kulturze masowej ten obraz Polski, która wchodzi do wojny z własnej winy jako państwo faszystowskie, na niestabilnych nogach ustawione przez kaleki system wersalski, rozpada się jak domek z kart i zostaje potem niejako wyzwalana przez z tych oków własnej złej katolickiej nacjonalistycznej tradycji przez wyzwoleńczą Armię Czerwoną. To jest narracja no nie tylko rosyjska, gdybyż to była tylko rosyjska narracja, to jest duża część narracji zachodniej dzisiaj. Problem nasz nie polega tylko z polityką historyczną Putina, ale z siłą jej rezonowania w elitach zachodnich. I otóż to właśnie, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czy co przypominałem przed chwilą w związku z wydarzeniami z września 1939 roku, przesłonięte jest całkowicie przez takie właśnie ideologiczne spojrzenie, oderwane już w ogóle od realiów II wojny światowej, by wywołać właśnie taką oto wizję, że jeśli w ogóle wracać do tamtej historii, to raczej ze wstydem, z poczuciem, że jeśli była jakaś II Rzeczpospolita, to słusznie się zawaliła, nic dobrego w niej nie było, a jej koniec we wrześniu 1939 roku jest tego najlepszym dowodem. I że właściwie jeśli jakaś Polska się zaczyna, to dopiero w roku 89, a może dopiero w 2004, kiedy zaczyna się wraz z nadzieją na rozpuszczenie swojej tożsamości, na wybór przyszłości w ramach większego europejskiego projektu, który będzie nową formą tego postępowego wyzwolenia Polaków od polskości, udoskonaloną w stosunku do projektu, który realizował Stalin w 1939 roku. I wobec tej właśnie, powiedziałbym,
rzeczywistości, użyję paradoksalnego określenia, rzeczywistości i siły współczesnej nierzeczywistości medialnej i propagandowej, która wygrywa coraz skuteczniej z rzeczywistością historyczną, z tym, jak to naprawdę było we wrześniu 1939 roku, musimy stale, powiedziałbym, nie rezygnować, ale zwiększać nasze wysiłki, byśmy my pamiętali, odtworzyli, odświeżali swoją pamięć, jak było w 1939 roku, kto kogo napadł, kto czego bronił we wrześniu 1939 roku, czy niepodległość jest wartością, czy jest tylko obciążeniem, czy możemy budować politykę suwerenną w XXI wieku, czy powinniśmy z niej zrezygnować. Rozważając te wszystkie pytania, możemy analizować nie tylko własne błędy. Stawia na to nacisk książka wydawnictwa Biały Kruk, którą podałem także w literaturze, napisana przez małżeństwo profesora Jana Żaryna i jego małżonki Małgorzaty, która podkreśla jakby te winy strony, czy błędy strony polskiej, które oczywiście także były i każdy może tam znaleźć ich, znaczy wyliczenie tych rozmaitych błędów. Czy jednak nie powinniśmy także pamiętać o tym najważniejszym pytaniu, które zawsze przed nami stoi. Czy chcemy być niepodlegli, czy wolimy podległość? Czy chcemy być Polakami, czy chcemy zrezygnować z polskości, skoro bywa to trudne? Te pytania, które przywołuje wrzesień 1939 roku w każdej epoce mogą znaleźć różną odpowiedź. Mam nadzieję, że w roku 2019 znajdą odpowiedź za niepodległością. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Tak ciężko ma. Proszę mnie ustawić. Przepraszam bardzo. Nie ustawię na go. Było cicho. Nie było słychać. Teraz znowu coś. Może z boku stanie pani, jakby, żeby nie na jednej linii. Ja nie wiem, nie znam się na tym. Właśnie chyba powinna wejść na podium. To widocznie nie miałam powiedzieć tego jakiegoś smutnej puenty, która mi przyszła na myśl i to bardzo dobrze. Proszę Państwa, czas 25 minut na pytania. Bardzo proszę, może poproszę przed kamerę. Może to jest bezpieczne miejsce względnie dla zabierania głosu. Później tutaj widzę już następną osobę. Tak, ja zaprosiłam. Bardzo proszę. Tak, bo chcemy, żeby właśnie, żebyście Państwo byli przed widoczni. Dzień dobry panu profesorowi. 28 czerwca tego roku minęło 100 lat od traktatu wersalskiego. I to było takie przecież piękne przeżycie dla Polaków. Tym bardziej, że traktat został podpisany i przez Ignacego Paderewskiego i przez drugiego Polaka wielkiego. Tak. No i w naszej prasie, w telewizorze prawie śladu na ten temat nie było. A ja myślę, że w traktacie tkwią najważniejsze pieczęcie powstania Polski i pominięcie tego, dlaczego została ta rocznica pominięta. I pytanie, które z tym się wiąże, czy na Kongresie Historyków Polskich temat ten był jakoś podniesiony, był utrzymany? Dziękuję. Dziękuję bardzo za te... Może od razu drugie pytanie, przepraszam, poproszę tutaj. Dobrze. Może tędy właśnie nie przy kamerze, tylko poprosimy o ruch z prawej strony i może taki blok pytań. Dziękuję uprzejmie. Panie profesorze, dziękuję za wykład. Był
jak zwykle poruszający, wspaniały, ale jednocześnie przebija z niego pewien element, z którym ja po prostu emocjonalnie nie mogę się zgodzić. Nie zgadzam się z tym, że po prostu 39 rok dawał nam jakąkolwiek szansę na wybór. Byliśmy zmuszeni, oszukani, okłamani i wykorzystani w sytuacji, w której państwo się dopiero rodziło. I nie było mądrego człowieka, którego tego pokera by zagrał, dlatego że wszyscy, co grali z nami, grali nieuczciwymi kartami i były to karty znaczone. Natomiast myśmy o tym nic nie wiedzieli, dlatego myślę, że to, co Polska zrobiła, w jaki sposób się podjęła obrony swojej tożsamości, godności historycznej, było jedyne. I teraz jest tylko najważniejsze, żeby młodzież i społeczeństwo polskie poznało właśnie te wszystkie rzeczy, które pan profesor pięknie przedstawił, bo one świadczą o jakże skomplikowanej i tragicznej sytuacji naszego państwa w 1939 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, to w takim razie na te właściwie dwa pytania, czy trzy pytania pozwolę sobie odpowiedzieć. Rzeczywiście rocznica Wersalu prawie w ogóle nie wybrzmiała, jeśli ja dobrze słyszałem, w przestrzeni publicznej, w mediach. Może dlatego, że dużo różnych rocznic obchodzimy w tym roku. Wśród innych rocznic niewykorzystanych znajduję na przykład przypadającą 3 dni później rocznicę, no dla nas, czy dla Europy Wschodniej, ważną, 450. rocznicę Unii Lubelskiej, prawda? Czy słyszeliście państwo o jakichś obchodach, o jakichś dużych uroczystościach? No. W Lublinie, lokalne. No lokalne w Lublinie, w Warszawie chyba nic nie było, w Krakowie nie pamiętam, żeby coś było, więc no, wydawałoby się dość ważna rocznica także. Więc nie usprawiedliwiam tutaj braku pamięci o... Nie usprawiedliwiam braku pamięci o traktacie wersalskim, tylko pokazuję, być może jest to świadomy wybór, żeby skoncentrować się na tych kilku najbardziej, że tak powiem, nośnych rocznicach, czyli oczywiście w tym przypadku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Słabo właściwie też wypadła bardzo ważna dla mnie rocznica, 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, bo przecież ona zmieniła chyba najwięcej. Prawie w ogóle tych obchodów nie kojarzę. No ale może z kolei rocznice związane właśnie z II wojną światową, czyli oprócz 39 roku, także 44, 75 rocznica Powstania Warszawskiego, no jakoś przyciągnęły większą uwagę. Wersal oczywiście powinien być przypominany jako próba zakotwiczenia niepodległości Polski w porządku międzynarodowym. Raczej nie zgadzałbym się całkiem z tezą, jeśli pan ją stawiał, być może ja to źle zrozumiałem, przepraszam, że Wersal jest jakby, traktat wersalski, najważniejszym dokumentem naszej pozycji jako niepodległego państwa. Myślę, że nie, że jednak jeśli przyjmiemy, że niepodległość dostaliśmy z łaski zwycięskich mocarstw, ujmiemy coś temu wysiłkowi, który trwał 123 lata, czy 124 i prowadził do pojawienia się Polski na mapie. To nie była tylko decyzja rządów zachodnich i nie była tylko, choć w ogromnym stopniu była także, mądrość, roztropność zabiegów dyplomatycznych Romana Dmowskiego i towarzyszącego mu w Paryżu Ignacego Jana Paderewskiego. Ale to był także wysiłek pokoleń, które walczyły, żeby Polska nie zginęła również w wyobraźni politycznej Europy i w wyobraźni kolejnych pokoleń Polaków. To był także duch powstańczy, tak często szyderczo przedstawiany przez tak zwanych realistów mówiących, że i tak wszystko dostajemy, jeżeli dostajemy, to tylko z łaski możnych tego świata. Tak chyba nie było. Ale oczywiście Wersal jest ważny, bo Wersal niejako przypieczętował, pan użył tej metafory, pieczęci chyba, i bardzo słusznie, przypieczętował powrót Polski na mapę, usankcjonowany dodatkowo właśnie przez zwycięskie mocarstwa. Zabrakło jednakże, i tu przejdę do drugiego pytania, za chwilę wrócę jeszcze do kwestii zjazdu historyków,
Zabrakło jednakże woli politycznej, jak się to mówi, zwycięskich mocarstw, by obok formalnych gwarancji udzielonych na podstawie prawa narodów do samostanowienia, stworzyć realne gwarancje geopolityczne dla przetrwania systemu wersalskiego. Już tak się składa, że właściwie też obchodzić moglibyśmy w tym roku setną rocznicę narodzin geopolityki, zwłaszcza tej geopolityki anglosaskiej, której twórcą był Halford Mackinder, brytyjski geograf, profesor, znaczy geograf z Uniwersytetu w Oksfordzie, profesor London School of Economics, który jako jedyny, tworząc podstawowe pojęcia geopolityki, jednocześnie starał się przekonać mężów stanu w Wersalu do tego, by zainwestowali ekonomicznie, politycznie i militarnie w podtrzymanie Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślał, że bez tego, bez właśnie umocnienia tego, co nazywał pasem środkowym, czy rzędem środkowym, czy nawą środkową Europy pomiędzy Niemcami a Rosją, system wersalski nie przetrwa, bo Niemcy i Rosja się połączą przeciwko systemowi wersalskiemu, jeżeli będą tylko mogły, jeżeli im Zachód nie przeszkodzi, umacniając to, co jest pomiędzy Niemcami i Rosją, gdzie kluczowym krajem jest Polska, obok Czechosłowacji, Węgier, krajów bałtyckich, aż po Jugosławię, Bułgarię i Rumunię. Te wszystkie kraje wyliczał Halford Mackinder w swojej książce wydanej równo 100 lat temu, najważniejszej książce dla koncepcji geopolitycznych zwanej Democratic Ideals and Reality, czyli demokratyczne ideały i rzeczywistość. Dlaczego je przypominam w tej może długiej odpowiedzi na Pana pytanie? Bo wydaje mi się, że znów z perspektywy 2019 roku widzimy szansę na to, żeby to się zmieniło. Pierwszy raz widzimy zainteresowanie mocarstwa globalnego Stanów Zjednoczonych tym, żeby zainwestować. Nie wiemy na jak długo, nie wiemy z jakimi gwarancjami, ale jedyną szansą zwiększania tych gwarancji i siły tego zaangażowania jest każdy dodatkowy amerykański żołnierz, który tutaj stoi. A będzie ich już tutaj 6 tysięcy. I to jest ogromna zmiana. Przybliżamy się do tego, o co wołał Halford Mackinder 100 lat temu. W okresie międzywojennym, i dlatego doszło do września 1939, do tamtej tragedii, nie było takiego zainteresowania. Została Europa Środkowo-Wschodnia całkowicie zostawiona sobie i grze sił imperialnych tego terenu, czyli Rosji i Niemiec. Na zjeździe historyków o tym nie mówiono, o ile mi wiadomo, ja byłem tylko na ostatnim dniu zjazdu, więc trudno mi powiedzieć, oczywiście znam program, ale nie widziałem tam jakichś nawiązań do pamięci Wersalu. W ogóle on nie miał charakteru rocznicowego, zupełnie inaczej jakby teraz rozumieją tam zebrani historycy, czy rozumieli swoje zadania. Nie w kontekście pamięci o poszczególnych rocznicach, ale w kontekście, że tak powiem, dojścia do pewnych koncepcji dzisiaj dominujących w zachodniej humanistyce. Niekoniecznie witam to z nadzieją czy z entuzjazmem, bo widzę w tym rosnące widmo politycznej poprawności w historiografii. No, nie będę mówił o swoich wrażeniach z ostatniego dnia, bo były one bardzo niedobre, także po prostu pominę ten temat milczenie. To był po prostu wiec polityczny przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, o tak można byłoby to określić. Nie mam nic przeciwko wiecom politycznym, nawet przeciwko Prawu i Sprawiedliwości czy jakiejkolwiek innej partii, ale nie wydaje mi się, żeby Kongres Historyków był właściwym miejscem do tego. Natomiast nawiązując do drugiego pytania, głosu, jednak upierałbym się, że jakiś wybór został dokonany w 1939 roku i że nie był to wybór beznadziejny, bo Polacy podejmując ten wybór, czy polskie elity polityczne wtedy, zdawały sobie sprawę z tego, że ten scenariusz może być taki, iż państwa zachodnie nie uderzą militarnie w 1939 roku. Zdawano sobie przecież sprawę z siły defetyzmu francuskiego. Można było czytać francuskie gazety i powtarzające się tam nie w jednym tytule hasło „Nie będziemy umierać za Gdańsk”. Wiadomo było, że Francuzi nie chcą walczyć. Wystarczyło czytać gazety, żeby to wiedzieć. Nie trzeba było być w Abbeville na tajnej naradzie. Wiadomo było także, że Brytyjczycy czują się niegotowi jeszcze do wojny. Ale ta decyzja pełna wahań, czy uda się ta stawka, że pomogą nam naprawdę militarnie nasi zachodni sojusznicy, czy nie, wpisana była w szerszą nadzieję, że nie uda się
przybić wieka trumny nad II Rzeczpospolitą, nad Polską niepodległą, bez konfliktu światowego. Bez konfliktu, w którym Niemcy będą się musiały zmierzyć, Niemcy, nie wiedziano o Związku Sowieckim, że on się także przyłączy do grabarzy II Rzeczpospolitej, że Niemcy będą musiały się zmierzyć z mocarstwami światowymi. I tak się stało. Powiedziałbym, że była wpisana w mentalność, wyobraźnię polityczną elit II Rzeczpospolitej lekcja Belgii z I wojny światowej. Belgia postanowiła stawić opór Niemcom w 1914 roku. Nie miała żadnych szans, miała kilka mocnych twierdz, no ale w stosunku do armii Moltkego i Wilhelma II, rzecz jasna, nie mogła się Belgia obronić. Mogła liczyć na sojusz z Francuzami, Brytyjczykami. Brytyjczycy poparli Belgów. Wiadomo było, że Belgia znajdzie się pod okupacją. Ale Belgowie wiedzieli, że jeśli Niemcy przegrają wojnę, to Belgia odzyska niepodległość. I takie było nastawienie polskich elit. Wchodzimy do wojny nie w izolacji. Nie pomogli nam w 1939 roku, ale mamy sojuszników i nie można tego lekceważyć. Ja nie oskarżam całkowicie, powiedziałbym, naszych zachodnich sojuszników w 1939 roku. Pokazuje małość i nietrafność ich decyzji, szanse niewykorzystane w 1939 roku. Ale oni nie przestali być naszymi sojusznikami formalnie. Francuski sojusznik przegrał wojnę w 1940 roku. Brytyjski sojusznik nie będzie walczył o wschodnie granice Polski, wiemy o tym, ale jednak przegrana stawka w tej grze o Polskę została dlatego, że zwycięzcą militarnym okazał się we wschodniej Europie Stalin i znów za słabe były siły Wielkiej Brytanii, żeby się temu przeciwstawić, żeby choćby zagwarantować półsuwerenność dla Polski po jej podboju przez Armię Czerwoną. Ale zdecydowali o tym nie sojusznicy z Europy, zdecydowały o tym Stany Zjednoczone. Głównym winowajcą zachodnim losu Polski w 1945 roku nie był De Gaulle, który oczywiście uznał rząd PKWN-u, nie był Churchill, który robił wiele, żeby utorować drogę bodaj Mikołajczykowi do Polski, ale był Roosevelt. To był człowiek, który najbardziej zawinił, jeśli idzie o sytuację polityczną świata w 1945 roku, bo Stany Zjednoczone były jedynym mocarstwem, które mogły szantażować Związek Sowiecki swoją siłą. Wielka Brytania nie miała tej siły w 1945 roku. Więc tak brzmi moja interpretacja. Oczywiście można się z nią nie zgadzać, można mieć zupełnie inny pogląd na te wydarzenia, ale uważam, że najbardziej wolny świat został zawiedziony przez Roosevelta w 1944 i 1945 roku. On jest głównym winowajcą tego, co stało się w Teheranie i w Jałcie. To tyle odpowiedzi na pierwsze pytanie. Proszę bardzo. Zbiorę kilka pytań. Ja mam nie pytanie, ale chciałem wrócić do początku pana wypowiedzi na temat tego eufemizmu i naziści. Bo generalnie wiadomo, że zostało to ustalone przez Ben-Guriona i Adenauera. Bliżej mikrofon jest. Dobrze, że będziemy tego używać. To było w 61 roku. W 60, w marcu. 60. A do tego czasu, no, tuż po wojnie, tak powiem żartobliwie, to się głównie chyba używało słowa szkopy albo mikroszkopy, tak jak było zawsze. Ale potem jednak w czasie odbudowy Warszawy na wszystkich tablicach był inny eufemizm, hitlerowcy. I ta nazwa istnieje dotychczas. Te wszystkie tablice w Warszawie istnieją, ale odbudowa była wcześniej niż 60 rok, bo zaczęła się chyba tuż po wojnie. No, te tablice to mają jakieś pochodzenie chyba koniec lat 50. Więc w ogóle można powiedzieć, że jest taki eufemizm jeszcze inny, czyli hitlerowcy. No. Ale może by wrócić do nazwy szkopy albo mikroszkopy. Tak jak mikruski. Może ja przejdę tutaj do państwa z mikrofonem, ale tam stoi kolejka. Proszę zobaczyć, panie Stanisławie. Proszę bardzo, to proszę. Proszę zadać, a ja podam dalej i metodą. Ale myślę, że tu naprawdę po jednym krótkim pytaniu, bo mamy 15 minut. Panie profesorze, ja mam pewne problemy z pewnymi kwestiami. Japonia z Polską współpracowała przed 1939 rokiem. Układy dyplomatyczne były dobre. Po tym, jak
Niemcy zdradzili Japonię. Nie rozumiem, dlaczego Japonia walczyła z Amerykanami. Bo stosunki dyplomatyczne polskie w czasie wojny też trwały. I nie rozumiem tej wojny japońsko-amerykańskiej i tej strasznej tam wojny, bo skąd ona powstała? Przecież Japończycy mogli wtedy śmiało uderzyć na Moskwę z drugiej strony. Dziękuję. Ad vocem, takie trochę, przepraszam, może z niedoskonałej, prawda, wiedzy. Co, na czym polegał ten konflikt właśnie w Mongolii, który miał znaczenie we wrześniu 1939 roku? Po prostu bo szczegóły są nieznane. Mi na przykład, przepraszam. Marek Rutkowski, ja ostatnio taką słyszę, dostała 3-4 lata, to by tak rozwinęła we własne siły, żeby można było samemu odeprzeć tą nawałę. I tutaj, panie profesorze, z tego co wiem, to Hitler nie patrzył, tylko zaciągał kredyty w bankach. My niestety przed wojną mieliśmy zero. Zero bilans i to się nie opłaciło. Hitler, no wiemy, że różnie mówią, że psychopata, ale tu po prostu tak uzbroił, jak wszyscy wiemy, w ciągu 5-6 lat, a my mieliśmy, jak to można zobaczyć pod niestety stalinowskim Pałacem Kultury jest ta wystawa, bardzo dobry CKM, no mieliśmy Łosia i wszyscy o tym wiemy. Jak pan się odnosi? I jeszcze jedno, czy z tego powodu w kwietniu 1939 roku jeden z najwierniejszych druhów Józefa Piłsudskiego popełnił samobójstwo? Walery Sławek. O tym się ostatnio nie mówi, kiedyś tam audycję w radiu słyszałem, ale jak, czy to się też nie ma w stosunku do tej polityki w latach 30., że my wcześniej, z chwilą, kiedy Hitler doszedł do władzy, też powinniśmy iść w rozwój tego przemysłu. Dziękuję. Dziękuję. Ja przepraszam, może teraz przerwę serię pytań, bo się zgubię. Po czterech pytaniach pozwolę sobie odpowiedzieć i zaraz Państwu oddam głos. Najkrócej, jak potrafię, odpowiem. Pierwsza kwestia, bardzo słuszna uwaga, że przecież w tej nomenklaturze, powiedziałbym, obowiązującej w PRL, występował eufemizm hitlerowcy. Ale pamiętajmy, tutaj także obowiązywała pewna polityka historyczna związana z tak zwanym obozem socjalistycznym. Mieliśmy Lecha, Czecha, Rusa i Enerdusa. I z Enerdusem też byliśmy w przyjaźni. Więc nie mogli być Niemcy, tylko byli hitlerowcy, bo byli też dobrzy Niemcy, prawda? Ci z NRD przeciwko tym złym z NRF. I to trzeba sobie po prostu uświadomić, że to także wynikało z pewnej polityki historycznej, a jednocześnie można przecież bronić pojęcia i nazista, i hitlerowiec, bo na pewno nie każdy Niemiec był zbrodniarzem i to trzeba jasno powiedzieć, ale jeżeli używamy określenia Niemcy na odpowiedzialnych za zbrodnie II wojny światowej, to nie w sensie indywidualnym, bo tu trzeba by zbadać indywidualnie każdy przypadek, ale w sensie państwowym. To państwo nazywało się Rzesza Niemiecka, nie nazywało się hitlerowskie państwo, nie nazywało się nazistowskie państwo, to Rzesza Niemiecka i w imieniu Rzeszy Niemieckiej armia, policja, sądy, rozmaite formacje pomocnicze dokonywały tych potwornych zbrodni na najróżniejszych narodach, w tym na narodzie polskim. I dlatego trzeba się upierać przy terminie Niemcy, niezależnie od tego, jaką politykę historyczną prowadzi towarzysz Stalin w 1949 roku na terenie Polski, czy współcześni postępowi towarzysze na terenie Europy 2019 roku. Następne pytanie dotyczyło wschodu, czy następne dwa pytania. Dlaczego Japonia nie walczyła z Rosją? Odsyłam generalnie do prac najlepszego znawcy polityki japońskiej wśród historyków polskich, Jakuba Polita. Świetne książki. Teraz ukaże się w wydawnictwie Arkana 1300 stron chyba licząca biografia cesarza Hirohito. Naprawdę fascynująca książka, ale pisał w wielu innych książkach swoich wcześniejszych ten wybitny historyk o polityce japońskiej. Dlaczego odwołuję się do autora? No nie tylko dlatego, że jest autorytetem, ale dlatego, żeby powiedzieć najkrócej. Polityka japońska, wewnętrzna polityka japońska w 1939 i 1940 roku była niewyobrażalnym chaosem.
Nie da się tego przełożyć na nasze kategorie. To były zwalczające się kliki generałów, admirałów i służących im polityków, politycy byli podporządkowani wojskowym, którzy reprezentowali inne orientacje i inne interesy. Jedni uważali, że Stany Zjednoczone są globalnym przeciwnikiem Japonii. No, w basenie Pacyfiku, jak Japonia chce panować, to nie z Rosją musi walczyć, tylko z Ameryką. A inni uważali, że jeśli Azja ma być nasza, imperium japońskie ma być w Azji, no to Japonia i, przepraszam, Rosja i Wielka Brytania jest głównym przeciwnikiem Japonii. I te kliki się ścierały. To trudno było, Stalin otrzymywał drobiazgowe informacje o ścieraniu się tych klik w 1939, w 1940 roku. Rozstrzygnięcia polityczne wahały się. To nie był kraj totalitarny tego samego typu, co Niemcy, czy co Związek Sowiecki, gdzie wiadomo, czego się trzymać. Mówi wódz, czyli Hitler albo Stalin, i wiadomo, jaka jest polityka. Hirohito oczywiście nie decydował o polityce, tylko te ścierające się kliki, które się zmieniały. W pewnym sensie pozornie oczywiście przypominało to chaos polityki demokratycznej, chociaż oczywiście Japonia nic z demokracją wtedy nie miała wspólnego. Na czym polegał konflikt na terenie Mongolii? Otóż Japonia, budując swoje imperium azjatyckie, dokonała pierwszej interwencji przeciwko Chinom w 1931 roku, kiedy oderwała od Chin Mandżurię, utworzyła marionetkowe państwo Mandżukuo, sobie podporządkowane. A w 1937 roku, prawdopodobnie nie bez prowokacji sowieckiej, bo Sowietom zależało na tym, żeby Japończycy ugrzęźli w Chinach, no bo nikomu nie udało się jeszcze, że tak powiem, podbić Chin i mieć jeszcze wolne ręce, żeby podbijać coś jeszcze. Znaczy Mongołom się to udało w XIII wieku, to prawda, ale nikomu więcej. Otóż prowokacja sowiecka niejako spowodowała następną interwencję już na wielką skalę Japończyków w Chinach w 1937 roku i od tej pory trwała postępująca okupacja Chin przez Japonię. No i Japończycy, posuwając tę okupację, wkroczyli na teren pogranicza z wpływami sowieckimi, czyli Mongolię. Bo Mongolia była jedynym krajem, oprócz oczywiście Związku Sowieckiego, który przyjął ideologię komunistyczną. No Mongolia przyjęła oczywiście na zasadzie kolonialnej, bo tak chciała Rosja. I tam Sowieci bronili swojej, że tak powiem, strefy panowania na terenie Mongolii i Stalin jednocześnie chciał wypróbowywać nową broń. No po to służą takie peryferyjne wojny, żeby wypróbować nowe rodzaje broni, nowych dowódców. Tam właśnie sprawdził się Żukow. Wcześniej sprawdzał się w mordowaniu chłopów, którzy protestowali przeciwko władzy bolszewickiej, co nie było trudne, gazować ich po prostu z samolotów w 1921 roku w Tambowie. No ale z Japończykami walcząc, dowodząc właściwie pancernymi jednostkami na pustyni nad rzeką Hauhin, odniósł rzeczywiście błyskotliwe zwycięstwo. To była peryferyjna wojna, czyli dla Japończyków ona nie miała zasadniczego znaczenia. To nie była wojna o wszystko, tylko takie próbowanie się, czy Mongolia jako kraj sporny będzie nasza, czyli japońska, czy będzie jednak sowiecka, tak jak Sowieci chcieli. W skrócie chyba tak można znaczenie tej wojny ocenić. Japończycy docenili potem, że Sowieci są poważnym przeciwnikiem, potrafią się bić, potrafią zatrzymać armię japońską. To być może też wpłynęło na ich decyzję. I ostatnia kwestia. COP, projekt modernizacji polskiego przemysłu i polskiego wojska. To było bardzo ważne, ale uświadommy sobie przede wszystkim, że celem Polski nie była wojna. Celem Polski był rozwój własnego państwa. COP nie służył przede wszystkim i wyłącznie celom militarnym, ale służył wyrównaniu szans przeludnionej wsi w Polsce centralnej. I oczywiście stworzeniu przemysłu, który nie będzie tylko i wyłącznie nastawiony na potrzeby wojenne. Przewaga potrzeb wojennych w projekcie COP-u polegała na tym, że już wiadomo było, że wojna wisi w powietrzu. A więc pamiętajmy, horyzontem wyobraźni II Rzeczpospolitej nie była wojna, tylko rozwój tego państwa, zwiększanie dobrobytu obywateli. O to chodziło w tych projektach modernizacji. I one zostały brutalnie przerwane przez wojnę. Ale czy mogliśmy wysunąć się, że tak powiem, na czoło i obronić się samodzielnie, gdybyśmy mieli 4-5 lat? Niestety tu się nie mogę zgodzić z tą tezą, bo pamiętajmy, Niemcy, a przede wszystkim Związek Sowiecki, też miały swoje plany modernizacyjne. W 1939 roku Związek Sowiecki produkował, być może pomylę się minimalnie, ale około 30 tysięcy czołgów i mniej więcej kilkanaście tysięcy samolotów. Tyle, ile cała reszta świata.
razem wzięta. No oczywiście dogonienie tego pułapu przez Polskę było absolutnie niemożliwe. Stalin po to wymordował przecież parę milionów chłopów własnych, żeby przemocą, że tak powiem, przesterować całe społeczeństwo na potrzeby przemysłu wojennego. No i miał dużo większe zasoby i ludzkie, niezależnie od tego, jak je marnował, używając takiego eufemizmu, i gospodarcze, no nieporównanie większe niż Polska. To samo przemysł niemiecki. No był bez porównania większy, o większych możliwościach i znowu ludzkich, i finansowych, nie tylko dzięki kredytom zachodnim, które oczywiście bardzo słusznie pan przypomniał, odegrały ogromną rolę w rozwoju przemysłu militarnego niemieckiego. Których myśmy nie mogli otrzymać. Tak, myśmy nie dostali nic, a Niemcy dostawali praktycznie rzecz biorąc, no przynajmniej od 25 roku ogromne sumy, zwłaszcza od Amerykanów. No ale no, poza tym Niemcy miały już w punkcie startu no, dużo większy przemysł. Nikt im tego przemysłu przecież nie zniszczył w czasie I wojny światowej. Przeciwnie, on urósł w czasie I wojny światowej. Więc myślenie o tym, że Polska mogłaby wygrać ten wyścig zbrojeń, że tak powiem, z Niemcami i Związkiem Sowieckim, wydaje mi się raczej nieprzekonujące. Polska mogła być silniejsza, ale tamci też chcieli być z roku na rok coraz bardziej silniejsi, a mieli możliwości większe. Więc raczej patrzmy na II Rzeczpospolitą nie jako na projekt militarny, ale projekt rozwoju własnego państwa ku dobru swoich obywateli. I ten projekt został przerwany. Proszę bardzo, jeszcze 10 minut maksimum, także króciutkie pytania po dwa, trzy. Chwileczkę. Proszę. Panie profesorze, jak zawsze dziękuję za wykład. Odnosząc się do tego wątku, który pan poruszył, który się pojawia, zwłaszcza z rocznicami rewizjonizmu historycznego, kwestionowaniu tego, tych wyborów, jakie doprowadziły do takich, a nie innych konsekwencji, na przykład tutaj w przypadku II wojny światowej i klęski państwa, to czy nie jest czasami tak, że ci rewizjoniści, ja przestałem się przejmować przez nich poruszanymi problemami, dlatego że od jakiegoś czasu zdałem sobie sprawę, być może to jest błędna teoria, będę wdzięczny za ustosunkowanie się do tego, że oni wychodzą z takiego założenia, że wszyscy grają w tę samą grę. Czy nie jest czasami... No proszę pozwolić skończyć. Tak, tak, słucham. Czy nie jest czasami tak, że ci, którzy podważają polskie dążenie do wolności, polską tradycję, uważają, że wszyscy grają w tę samą grę, nie rozumieją, że Polacy grają w trochę inną grę niż wiele państw, zwłaszcza tutaj europejskich. Z jednej strony mamy grę dążącą do nie liczącego się z niczym zniszczenia przeciwnika, a z drugiej strony mamy pewną koncepcję, w której najważniejsze są wartości, w której najważniejsze jest to, co mówił na przemówieniu inauguracyjnym Kornel Morawiecki, jest ta żagiew, prawda? Że my chcemy przenieść żagiew do następnych pokoleń, nawet za cenę chwilowego albo dłuższej utraty państwa. Naród przetrwa. Naród nawet poprzez i rozbiory, i poprzez niby klęski powstań, naród się wzmacnia. Mamy dzięki ufundowaniu, dzięki temu, że jesteśmy w zasadzie zmuszeni do pewnych klęsk przez ufundowanie w chrześcijaństwie, to mamy większe szanse przetrwać na dłużej. Dziękuję bardzo. I teraz krótkie pytanie. Czy Polska we wrześniu 1939 roku mogłaby się obronić, gdyby nie została zaatakowana przez Sowietów? W końcu 16 września w polskim sztabie generalnym otwierano szampany, bo już Niemcy się zatrzymywali, brakowało im amunicji, paliwa. Tyle. Jasne, dziękuję. Panie profesorze, bym bardzo prosił o komentarz. Jest plan pana Zychowicza, prawda, w tych jego książkach, że powinniśmy wybrać sojusz z Hitlerem. Co by się wtedy stało z Żydami w Polsce? Bylibyśmy współsprawcami ludobójstwa. Dlaczego się o tym nie mówi? Dziękuję. Dobrze.
To ostatnie pytanie pani, bardzo proszę. Ostatnie pytanie. Dobry już wieczór. Niestety. Tak. Chciałam spytać o dwa terminy, bo za czasów mojej młodości i później dojrzalszych już lat życia, właściwie cały czas miałam, operowaliśmy i się słyszało termin kampania wrześniowa. Teraz ostatnio właśnie za sprawą Radia Wnet usłyszałam i bardzo, no nie teraz, już jakiś czas temu, wojna obronna 1939 roku. Mnie osobiście bardziej do serca przemawia i jest tak zgodnie z prawdą właśnie, o którą walczymy, właśnie wojna obronna. I chciałabym wiedzieć, jakie jest zdanie na ten temat pana profesora, a jeżeli jest to słuszne, to może apel do nas wszystkich, że w imię tej właśnie prawdy historycznej, która oddaje tą tragedię walki, właściwie beznadziejnej, ta wojna obronna jest bardziej właściwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No już niestety chyba muszę, tak. Tak, no bardzo przepraszam, po prostu muszę już kończyć. Najkrócej odpowiadając na pierwszą uwagę, nie tyle pytanie. Rzeczywiście naszym doświadczeniem jest często, ale nie tylko naszym, to przecież nie jest tylko polskie doświadczenie, że cierpienie jest bronią bezsilnych, prawda, czy świadectwem bezsilnych. Czasem jesteśmy bezsilni wobec naszych potężnych sąsiadów, bo nasi sąsiedzi są historycznie od nas potężniejsi, ci ze wschodu i ci z zachodu. Ale właśnie upór, trwanie przy dążeniu do niepodległości w tych warunkach geopolitycznych wymaga szczególnie trudnego świadectwa. Jednocześnie też nie uważam, żeby było to wyjątkowe doświadczenie Polaków, bo przecież każdy dojrzały naród dąży do niepodległości, do utrwalenia tej niepodległości w formie państwowej. Niektórzy płacą za to mniejszą cenę, inni większą. My po prostu ze względu właśnie na takie, a nie inne położenie, no rzeczywiście wielokrotnie płaciliśmy dużą cenę, ale celem nie jest płacenie tej ceny. Naszym celem nie jest cierpienie. Naszym celem jest wolność, jest cieszenie się wolnością, niepodległością, a alternatywą dla tego celu nie jest pogodzenie się z podległością, tylko wtedy, kiedy ona nam zagraża, walka o niepodległość. To trzeba sobie uświadomić, że fałszywie stawiają alternatywę tak zwani realiści. Czy Polska mogła się obronić bez ataku Związku Sowieckiego? Oczywiście wyczerpywały się, to prawda, zapasy amunicji niemieckiej. No ale pamiętajmy, że jednak straty wielokrotnie większe ponosiła strona polska w tej kampanii. Niemcy stracili około 13 tysięcy zabitych, Polacy około 70 tysięcy. Oczywiście do końca całej walki we wrześniu, październiku 1939 roku. I trudno było odwrócić losy tego starcia bez interwencji mocarstw zachodnich, bez udziału mocarstw zachodnich, a te zrezygnowały z tej interwencji w 1939 roku. Wydaje się więc, i tak zakładał to no ten improwizowany, powiedziałbym, w trakcie walki plan naczelnego wodza, marszałka Śmigłego Rydza, że trzeba wycofać ile można sił na południowe przedmoście i przez Rumunię ewakuować je do dalszej walki, już nie na terenie Polski, tylko na terenie sprzymierzonych państw zachodnich, przez sojuszniczą także Rumunię, bo Rumunia była krajem sojuszniczym Polski. A więc nie zakładano, nawet naczelne dowództwo polskie nie zakładało wygranej samodzielnej we wrześniu 1939 roku, tylko zakładało, że możemy wygrać tylko przy pomocy mocarstw zachodnich, a jeśli nie, no to będzie to scenariusz taki, że podlegamy okupacji, a potem wygramy na końcu tę wojnę, prawda, kiedy już alianci zachodni naprawdę uderzą. Oczywiście ta kampania mogła trwać tydzień, dwa dłużej, ale pamiętajmy, Francja, która była jednak silniejsza od Polski, po 6 tygodniach skapitulowała przed Hitlerem. Polska skapitulowała po 5 tygodniach, znaczy nie skapitulowała, oczywiście źle powiedziałem, bardzo przepraszam za ten lapsus. Polska została podbita przez Hitlera i Stalina razem po 5 tygodniach, a Francja ze znacznie większą armią jednak uległa Hitlerowi, więc prawie w tym samym czasie, więc trudno wyobrazić sobie, żeby Polska mogła skutecznie oprzeć się Hitlerowi nawet w pojedynku jeden na jeden. Oczywiście słuszna jest uwaga, że w tej kalkulacji
tak zwanych realistów, których symbolem stał się w ostatnich latach pan Piotr Zychowicz, trzeba wziąć pod uwagę los Żydów jako głównej ofiary polityki Hitlera, której stalibyśmy się współodpowiedzialnymi, no można tak powiedzieć, biernymi albo czynnymi współwykonawcami. Cynicznie ktoś mógłby zauważyć, no i co, nie pomogliście naprawdę, a i tak was o to oskarżają, prawda? Ktoś mógłby tak powiedzieć, ale myślę, że to jest zasadnicza różnica, że jest to fałszywe oskarżenie i czulibyśmy się, ja bym się czuł zupełnie inaczej, gdyby moje państwo zaangażowało się w zagładę Żydów. I tego żaden profesor Grabowski, żaden profesor Gross, żadna profesor Engelking nigdy nie udowodni Polsce, bo polskie państwo nigdy w zagładę Żydów się nie zaangażowało. Co do ostatniego pytania, wojna obronna Polski czy kampania wrześniowa? Myślę, że obie te popularne, co najmniej do 6 października, ale jednocześnie kampania oznacza, że wojna trwa, że to jest tylko kampania, to jest początek walki, będą następne kampanie. Wojna obronna natomiast oczywiście podkreśla ten obronny aspekt, ale jednocześnie jakby sugeruje, że była to całość zamknięta. Nie, wojna się dopiero zaczęła, ona się nie skończyła wtedy, więc wojna obronna w ramach wojny II światowej, trudno całą II wojnę światową nazwać wojną obronną. A zatem widać tu no jakby różne znaczenia przypisywane tym określeniom. Ja nie jestem aż tak przekonany do wyższości jednej czy drugiej formy. Używam ich zamiennie, nie czując, że tak powiem, wstydu ani przy jednym, ani przy drugim określeniu. Tak jak na przykład nie bardzo umiem rozstrzygnąć spór o żołnierzy wyklętych czy niezłomnych. Obie nazwy są dla mnie adekwatne i dlatego nie obrażam się również, czy ktoś nazwie walkę bohaterską żołnierza polskiego, żołnierza II Rzeczpospolitej, od 1 września do 6 października kampanią wrześniową czy wojną obronną. W każdym razie dali świadectwo woli Polski niepodległości. Dziękuję Państwu bardzo.